Jeszcze raz dzień dobry Państwu na kolejnej części Prawo w sporcie. Zaczynamy ją na szczęście z delikatnym przyspieszeniem i wiedząc o tym, że mamy 7 prezenterów i kończymy około 14:30, prośba do Państwa o tą dyscyplinę czasową, czyli te 12 minut na prezentację, wiedząc o tym, że tak naprawdę w dyskusji najwięcej informacji i tej wiedzy wzajemnej mamy. Ja też będę Państwu pokazywał i dyscyplinował z czasem. Wiedząc o tym, że mamy tyle prelegentów, to ta dyscyplina musi być. Na szczęście pierwszy prelegent jest już doświadczony w uczestnictwie w konferencji naszej i wie doskonale o tym, że u nas panuje ten system zgodnie z szwajcarskim zegarkiem, a więc punktualność. Dobrze, nie zabieram czasu i przedstawiam pan magister Mariusz Szatkowski wraz z panią dr Eweliną Szatkowską z Uniwersytetu Gdańskiego przygotowali badanie, czego efektem jest prezentacja e-sport, a prawo własności intelektualnej. Oddaję panu głos. Tak, dziękuję bardzo przede wszystkim za wprowadzenie. W dniu dzisiejszym ja przedstawię nasze wspólne badania, które poczyniliśmy z dr Eweliną Szatkowską. Temat dotyczy e-sport, a prawo własności intelektualnej. Można powiedzieć, że wystąpienie tu podzieliliśmy na dwie części, mianowicie ja zająłem się częścią e-sportową, natomiast pani doktor częścią prawa własności intelektualnej. No, generalnie, tak żeby zacząć, cały temat sportu jest obecnie, pozostaje zamrożony. Jak wiemy, nie odbywają się imprezy masowe i przez długi czas nie będą się odbywać, a pandemia koronawirusa nie jest zmartwieniem wyłącznie resortu zdrowia, ale zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji także Ministerstwo Cyfryzacji, które co ciekawe zdecydowało się zorganizować turnieje sportowe dla uczniów, tak aby pozostali oni w domach, i 1 kwietnia ruszyła Garantanna Cup, w ramach której można zagrać w FIFA 20, w Counter Strike'a, w League of Legends. Szanowni Państwo, jako że nie ma sportu tradycyjnego, sportowcy sami przenieśli się do internetu i rozgrywają między sobą wirtualne mecze. Należy wskazać chociażby koszykarzy NBA, którzy grają oficjalny turniej w NBA 2K 20, transmitowany na Facebooku NBA, a także w polskiej telewizji z autentycznym komentarzem komentatorów, czy też mecze towarzyskie, które miały się odbyć w rzeczywistości, ale nie odbyły się na murawie, natomiast odbyły się w sieci pomiędzy Polską a Finlandią oraz Polską a Ukrainą, a w meczach tych reprezentowali nas Krzysztof Piątek, Krystian Bielik, Maciej Rybus, Mateusz Klich, a mecze komentował Mariusz Szatkowski, także widać, wszyscy są bardzo, bardzo spragnieni sportu i jako że nie możemy go uprawiać normalnie, to przeniósł się on do sieci. Przechodząc dalej, szanowni Państwo, czym jest e-sport? No to tutaj, nie chcąc czytać slajdów, uważam, że ta definicja w najlepszy sposób oddaje esencję problemu, tę kwestię, natomiast znalazł się również na tym slajdzie jeden z artykułów ustawy o sporcie, która w połowie 2017 roku została znowelizowana. Nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że to miało miejsce w 2017 roku, a w związku z tą, że zmianą uległa zmianie definicja sportu, w której znajdujemy obecnie fragment o współzawodnictwie opartym na aktywności intelektualnej, nastawionym na osiągnięcie wyniku sportowego. Zmiany te nie zrównują jednakże sportu elektronicznego z tym tradycyjnym, jednakże mają one na pewno dużą wartość symboliczną, która świadczy o tym, że ustawodawca dostrzega to zjawisko i widzi potrzebę regulacji tej kwestii, a przede wszystkim, co pozostaje najbardziej istotne, prawo to dało w końcu realną możliwość stworzenia Polskiego Związku e-sportowego. Szanowni Państwo, zostało już powiedziane na wstępie, że e-sport w dzisiejszych czasach staje się też coraz bardziej popularny, jako że nie mamy tradycyjnego sportu, a postęp w tej branży jest tak wielki, że obecnie mecze w każdą praktycznie grę transmitowane są w internecie, telewizji, a nawet na kinowych salach. A tu jakieś pytanie, Przepraszam, już wracam w takim razie do swojego wystąpienia i przede wszystkim tak, nie dość, że e-sport pozostaje bardzo popularny, staje się coraz bardziej popularny, to przede wszystkim w tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na te organizacje, które powstają w ramach tej dziedziny, a w szczególności będzie to Polski Związek Sportów Elektronicznych, który przyjął formę prawną stowarzyszenia. I tutaj w szczególności trzeba wskazać na dzień 17 grudnia 2019 roku, który to dzień można nazwać historycznym dniem dla milionów fanów e-sportu, gdyż podczas Kongresu Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich Polski Związek Sportów Elektronicznych został oficjalnie 50. członkiem Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich. Także widzimy, jak ten sport elektroniczny pozostaje jednak coraz bliżej tego prawdziwego sportu, gdyż chociażby zrównany jest z innymi sportami tradycyjnymi, jednakże nieolimpijskimi, i władze dostrzegają konieczność, władze tego Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich dostrzegły zdecydowaną konieczność, aby ten temat jak najbardziej wziąć pod uwagę. Tutaj mamy taki wykres, on jest celowo pozostawiony z roku 2016. Popularność, jak widać, wzrasta i to wzrasta znacząco. Wzrastają nie tylko osoby, które incydentalnie oglądają jakieś transmisje sportowe, ale też ci tak zwani pasjonaci, którzy interesują się e-sportem w sposób stały. I szanowni Państwo, chociażby posiłkując się takim raportem, który prezentuje zestawienie 10 gier z największą pulą nagród w roku 2018, należy wskazać, że gra, w wyniku uprawiania której można było zarobić najwięcej pieniędzy, to Dota 2, 41,26 miliona dolarów, pula nagród oczywiście, CSGO 22,47 miliona dolarów, Fortnite 19,96 miliona dolarów, a chcę Państwu tylko powiedzieć dla porównania, mistrz Polski w sezonie piłkę nożną, w sezonie 2017-2018 otrzymał 16 milionów 716 tysięcy złotych. Pozostaje pytanie w takim razie, skoro mówimy, że jest to takie zjawisko powszechne, jest to takie zjawisko popularne, czy istnieje możliwość, aby e-sport pojawił się na olimpiadzie? Tutaj trzeba wskazać na postanowienia szczytu MKOL z października 2018 roku, podczas którego odnotowano znaczne zainteresowanie e-sportem wśród młodych osób, wykazano zrozumienie, że e-sport może być uznany za aktywność sportową, jako że zawodnicy przygotowują się do tych zawodów w podobny sposób oraz z podobną intensywnością jak zawodnicy w tradycyjnych sportach, jednakże tutaj jest bardzo istotne zastrzeżenie, e-sport nie może naruszać wartości olimpijskich, a w innym swoim wystąpieniu przewodniczący MKOL Tomasz Bach wskazał, że nie możemy mieć w olimpijskim programie gry, która promuje przemoc albo dyskryminację, czyli tak zwane gry, w których się zabija killer games. One z punktu widzenia MKOL pozostają w sprzeczności z wartościami olimpijskimi, dlatego też nie mogą być zaakceptowane. Także na chwilę obecną wydaje mi się, że tutaj sytuacja jest dość jasna. Ewentualnie, kto wie, może pojawi się kiedyś możliwość, aby na olimpiadzie pojawiły się symulatory, ale rzeczywistych sportów, które odbywają się w ramach tej samej olimpiady, natomiast na olimpiadzie nie pojawi się Counter Strike, to wiemy. Przechodząc dalej do tej części wystąpienia przygotowanej przez dr Ewelinę Szatkowską na temat prawa własności intelektualnej, przede wszystkim trzy kwestie, które chcielibyśmy z tego punktu widzenia określić, zostały wyszczególnione na slajdzie. To jest oparcie się na strukturze gry komputerowej, ochrona wizerunku postaci w grach komputerowych, a także kwestia widowiska sportowego. I teraz przechodząc już do dalszej części omówienia, szanowni Państwo, gra komputerowa jako utwór. Gra komputerowa, e-sport oparty jest na grach komputerowych, a gra komputerowa z kolei posiada nieuregulowany status prawny. Z pewnością gra komputerowa nie jest programem komputerowym, gdyż gra komputerowa jest oparta na programie komputerowym. Nie jest to również utwór audiowizualny ani multimedialny. Natomiast należy się zgodzić z Kamilem Szpytem, że gra komputerowa tak właściwie stanowi utwór nienazwany. Teraz już przechodzę do dalszego slajdu. Tak, następna kwestia dotyczy postaci, które występują w grach komputerowych. Mamy tutaj przede wszystkim możliwość digitalizacji wizerunków realnych postaci sportowców, tak jak ma to miejsce w FIFA, NBA, NHL. Mamy możliwość wytworzenia postaci fikcyjnych przez twórców gry, a także mamy możliwość wytworzenia postaci fikcyjnych przez samych graczy. Uważa się, że możliwości, jakie dają nam twórcy gier co do kreowania postaci, mogą doprowadzić do tego, że gracze ci tworzą utwory w ramach gier komputerowych, jednakże ta kwestia na ten moment raczej nie dotyczy e-sportu w naszej ocenie, ponieważ w większości gracze kierują postaciami, którym kształt został nadany z góry przez twórców gry. Nie należy jednak tego wykluczać tego problemu w przyszłości albo i w teraźniejszości, jeśli pojawiają się takie gry, w których to umożliwione jest graczowi kreowanie swojej postaci z nieskończonego katalogu, jaki dostarcza im twórca gry. Chodząc dalej. I tutaj tak, tutaj pozostaje, powracając jeszcze na chwilkę do gry komputerowej, tu powstaje problem, który należy przede wszystkim postawić, czy potrzebne są regulacje na poziomie ustawowym, które odnosiłyby się do gier komputerowych na wzór programów komputerowych, czy też może należy utrzymywać status quo i pozostawić pełną swobodę producentom i konstruowanym przez nich zasadom użytkowania licencji. To na to pytanie nie będziemy w tej chwili odpowiadać, z pewnością poddajemy je pod rozwagę, gdyż ciężko powiedzieć w chwili obecnej, jak wyglądałaby, jak powinna wyglądać ta kwestia. Przechodząc do drugiej kwestii, chcielibyśmy omówić też pokrótce wizerunek sportowców w grach komputerowych. Przede wszystkim na wstępie trzeba powiedzieć, że wizerunek sportowca wyróżniany jest w trzech kontekstach: prywatnym, klubowym oraz reprezentacyjnym. Jest pytanie postawione w treści prezentacji. Czy zgodę na wykorzystanie wizerunku w grze komputerowej wyraża zawsze bezpośrednio zainteresowany? I szanowni Państwo, okazuje się, że niekoniecznie, gdyż chociażby jak wskazuje artykuł 14 ustęp 1 oraz ustęp 2 ustawy o sporcie, taka sytuacja nie zawsze ma miejsce, a następuje pewnego rodzaju zawłaszczenie wizerunku samego zawodnika przez związek sportowy, który to tym wizerunkiem może dysponować w swoich celach komercyjnych. To jest, może on, jak dla mnie, swobodnie zgadzać się w zamian za zawodnika, na przykład na udostępnienie jego wizerunku, jednakże zastrzeżenie wyłącznie w stroju reprezentacyjnym na potrzeby takiej gry jak FIFA 2020. Przy czym w przypadku, gdy nie odbywa się to w stroju reprezentacyjnym, a na przykład Robert Lewandowski występuje w stroju klubowym, to w zależności od postanowień kontraktu Roberta Lewandowskiego z Bayernem Monachium pozostaje to albo decyzją samego zawodnika, jeśli pozostawiona została mu ta kompetencja do decydowania, albo też decyduje o tym klub. Tak ma to miejsce na przykład w przypadku klubu Napoli, które w swoich kontraktach zawiera również rozbudowane postanowienia dotyczące dysponowania wizerunkiem piłkarzy. Tak, dokładnie, stanowi to... Jesteśmy. Dokładnie stanowi to jeden z przejawów komercjalizacji prawa do wizerunku, przy czym, tak jak zostało już powiedziane, powinno to wykorzystanie wizerunku przez związek sportowy powinno być w celach ekonomicznych związku, natomiast pozostaje przedmiotem wielu publikacji, iż stanowi to, wydaje się, wywłaszczenie kogoś z wizerunku, w tym wypadku sportowca, wydaje się w szczytnych celach, tak aby związek mógł zarobić, jednakże na końcu nie zapominajmy, że nie można kogoś wywłaszczać z dóbr osobistych. I szanowni Państwo, będę też przechodził już jednak do końca i problematyka, tutaj właśnie pojawiają się propozycje, aby rozeznać komercyjną wartość atrybutów osób powszechnie znanych w formie na przykład prawa na personie, czyli right of publicity, które występuje na przykład w Stanach Zjednoczonych i uwzględnia interes komercyjny, a nie aspekt naruszania wartości idealnych w postaci dóbr osobistych z artykułu 23 kodeksu cywilnego, takich jak na przykład godność czy dobre imię. A takie right of publicity obejmuje z kolei wszystko, co jest związane z tą osobą, czyli jej głos, nazwisko, a nawet w przypadku sportowca mówilibyśmy na przykład o sposobie cieszenia się po zdobytej bramce. Szanowni Państwo, ostatnia kwestia, jaką chciałbym poruszyć, to tak po prostu, żeby zarysować temat styku tych dwóch dziedzin sportu a prawa autorskiego to mianowicie widowisko e-sportowe, a prawo autorskie. Samo widowisko sportowe, jak na przykład rozgrywany mecz sportowy, nie może być uznany za utwór w rozumieniu prawa autorskiego, gdyż ma on miejsce w ramach z góry określonych reguł i nie ma w tym żadnego elementu twórczości w rozumieniu prawa autorskiego. Tym samym widowisko e-sportowe, które oparte jest na grze komputerowej, która tak samo jak widowisko sportowe tradycyjne składa się na regułach z góry określonych, nie może być samo w sobie utworem. Jednakże z kolei, jeśli samo widowisko nie może być uznane zarówno w sporcie tradycyjnym, jak i we sporcie za utwór, natomiast należy wskazać, że relacja z niego, czy to w formie audiowizualnej, czy też fotograficznej, może zostać uznana za utwór. Natomiast ciekawa kwestia, także już tu jest naprawdę na sam koniec, zastanówmy się, jak ma się sytuacja a propos streamingu. Szanowni Państwo, streamerzy, którzy są tak popularni w dzisiejszych czasach, nie są bowiem ani twórcami utworów, ani twórcami utworów zależnych, ani też artystami, wykonawcami, czyli ich działalność nie mieści się w ramy prawa autorskiego. Natomiast jakby powiedział się w swoim orzeczeniu sąd apelacyjny w USA w sprawie Midway MFG kontra Arctic International, który przywołuje w swojej książce Katarzyna Grzybczyk, granie w grę bardziej przypomina zmianę kanałów w telewizji niż pisanie powieści czy też malowanie obrazu. Jedyne, co może zrobić gracz, to wybrać z ograniczonej liczby sekwencji. To było ostatnie zagadnienie, jakie chciałem poruszyć, natomiast tytułem podsumowania a propos tego, jak na przykład ja widzę e-sport jako młody naukowiec, można tak powiedzieć. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałbym przywołać motto olimpijskie, tę wizję Igrzysk Olimpijskich szybciej, wyżej, silniej, czy też szybciej, wyżej, mocniej, która to odnosi się jednak do aspektu fizyczności uprawiania sportu. Stąd też w mojej ocenie, pomimo wielkiego potencjału marketingowego i tak dalej, nie powinniśmy w mojej ocenie zrównywać sportu elektronicznego ze sportem tradycyjnym ze względu na brak tego aspektu fizyczności po stronie sportu elektronicznego i z tego względu może będę zbyt radykalny, ale uważam, że nie powinien być on zrównywany ze sportem tradycyjnym. Dziękuję bardzo, to wszystko z naszej strony. Mam nadzieję, że zaprezentowałem Państwu jakieś chociaż zarys ciekawych zagadnień ze styku e-sportu i prawa własności intelektualnej i tyle z naszej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie Panie Mariuszu i teraz zapraszam drugiego prelegenta tej sesji, czyli Pana magistra Łukasza Strzeleckiego z Team Promotion, który przygotował wspólne badania razem z doktorem Tomaszem Czubą z Uniwersytetu Gdańskiego, aspekty prawne i ekonomiczne funkcjonowania obiektów Moje Boisko Orlik 2012. Dzień dobry, szanowni Państwo. Czy słychać mnie dobrze? Bardzo dobrze Pana słychać. Dzień dobry, witam serdecznie. Szanowni Państwo, jeśli panel Prawo w sporcie, to nie mogło w nim zabraknąć bardzo szeroko opisywanych w polskim prawodawstwie różnych aspektów prawnych związanych z funkcjonowaniem tak naprawdę sportu na najniższym poziomie, ponieważ obiekty Orlik, które funkcjonują w Polsce już od 2008 roku, skupiają na swoich boiskach młodzież, dzieci, ale też i osoby dorosłe i seniorów. I to funkcjonowanie tych obiektów jest też sankcjonowane prawnie, ale też wiele aktów prawnych wspomaga niejako funkcjonowanie obiektów Moje Boisko Orlik 2012, które zostały wybudowane w latach 2008-2012. Szanowni Państwo, ja swoją wypowiedź chciałbym podzielić na trzy części. W pierwszej przedstawię aspekty prawne związane z funkcjonowaniem boisk Orlik. W następnej części aspekty ekonomiczne, czyli te związane z finansowaniem tak naprawdę pracy obiektów Orlik, a także tym, gdzie pozyskiwane są pieniądze. A w trzeciej swojej części przedstawię wyniki badań satysfakcji uczestników, którzy w 2019 roku brali udział w zajęciach organizowanych właśnie na obiektach Moje Boisko Orlik 2012. Swoją pracę wspólnie, czyli artykuł wspólnie z doktorem Tomaszem Czubą z Uniwersytetu Gdańskiego zrealizowaliśmy ze względu na to, że ja jestem praktykiem, który zajmował się obsługą projektu Lokalny Animator Sportu. Od 2017 roku byłem prezesem Fundacji Orły Sportu, która jest agendą Ministerstwa Sportu i Turystyki, obecnie Ministerstwa Sportu, i miałem przyjemność realizować program właśnie skierowany na rozwój obiektów Orlik i to, co się na nich dzieje. Szanowni Państwo, mianem wstępu aspekty prawne i ekonomiczne funkcjonowania obiektów tak naprawdę skupiają się na kilku kwestiach. Po pierwsze są to uwarunkowania prawne, które obowiązują dla sportu w ogóle w Polsce. Kolejnym takim uwarunkowaniem jest uwarunkowanie prawne wpływające bezpośrednio na Orliki i są to w wielu sytuacjach ustawy przygotowywane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, ale też akty prawa lokalnego przygotowywane przez jednostki samorządu terytorialnego. No, bardzo duży wpływ mają również te aspekty ekonomiczne i finansowanie, bo ponieważ bez pieniędzy te obiekty nie mogłyby pracować. Te akty prawne przekładają się tak naprawdę na możliwości finansowania, po pierwsze, zajęć sportowych realizowanych na obiektach Orlik, na finansowanie klubów sportowych, które korzystają z tych obiektów Orlik. W momencie, kiedy nie istniałyby obiekty Orlik, w wielu sytuacjach kluby, które realizują swoje zadania upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, nie mogłyby funkcjonować w wielu miejscach w Polsce. Ale też przekładają się one na organizację imprez sportowych i to imprez sportowych skierowanych zarówno do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych i coraz częściej seniorów, czyli tego społeczeństwa, które ma coraz więcej czasu, a jest niezagospodarowane przez inne działalności. No i ostatecznym takim wpływem, które ma prawo dzisiejsze, to są inwestycje sportowe, czyli jakby samo wybudowanie obiektów Orlik 2012. Ale zaczynając te rozważania już takie typowo prawne, to należy wskazać, że już konstytucja wskazuje, że należy wspierać kulturę fizyczną i wskazuje tutaj takie znaczenie typowo społeczne. Również jedna z pierwszych ustaw o sporcie kwalifikowanym z 1996 roku dała tak naprawdę możliwości budowy obiektów Orlik 2012, i zapewniła prawidłowy proces realizacji przebiegu i tworzenia możliwości do uprawiania kultury fizycznej. Także ustawa o sporcie kwalifikowanym z 2005 roku bardzo mocno wpływa na to, co dzisiaj dzieje się na obiektach Orlik, ponieważ dzięki tej ustawie utworzony został fundusz antyalkoholowy, czyli tak naprawdę lokalne samorządy otrzymały możliwość finansowania sportu lokalnego wedle swoich tak naprawdę ustaleń i możliwość przekazywania tych pieniędzy klubom sportowym. Tutaj również musimy połączyć tą ustawę o sporcie kwalifikowanym z 2005 roku z ustawą o wychowaniu w trzeźwości, która została wydana w 1982 roku, ponieważ jedna i druga zajmują się tak naprawdę upowszechnianiem kultury fizycznej i wspieraniem jej takim finansowym z tego najwyższego szczebla ustawodawstwa krajowego. Również ustawa o sporcie z 2010 roku bardzo mocno oddziaływuje na funkcjonowanie obiektów Orlik 2012, ponieważ wprowadza ona zapisy dotyczące poprawy kondycji fizycznej, rozwoju stosunków społecznych, a to przekłada się tak naprawdę na to, że orliki powstały w wielu przypadkach przy obiektach szkolnych. I tutaj możemy sobie jasno powiedzieć, że to tak naprawdę dało taki mocny impuls do rozwoju uczniowskich klubów sportowych, a uczniowskie kluby sportowe to znowuż kolejna ustawa, ustawa Prawo o stowarzyszeniach z 1989 roku. Także jak widzimy do tej pory, funkcjonowanie obiektów orlik jest bardzo mocno usankcjonowane w prawie ustawowym. Jeśli chodzi o samo zarządzanie obiektami i finansowanie ich, to tutaj musimy pokazać jednostki samorządu terytorialnego, na które nałożony jest obowiązek wspierania sportu powszechnego i tworzenie tych najważniejszych warunków do uprawiania kultury fizycznej, jakim jest finansowanie inwestycji. Natomiast to finansowanie inwestycji opiera się również o ustawę o finansach publicznych z 2009 roku. No więc tutaj takie powiązanie zarówno finansów publicznych z inwestycjami sportowymi, ale również nie tylko ustawa o finansach publicznych, ale także ustawa o grach hazardowych z 2009 roku daje duże podstawy do finansowania inwestycji sportowych i infrastrukturalnych poprzez utworzenie Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego celem jest po pierwsze finansowanie infrastruktury sportowej w Polsce i tym Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej zarządza obecnie Ministerstwo Sportu, ale z tego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej również finansowane są imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży, również realizowane na obiektach orlik. Chciałem też wspomnieć o rozporządzeniu ministra sportu i turystyki z 2019 roku, który tak naprawdę dotyczy przekazywania środków właśnie ze wspomnianego przed chwilą przeze mnie Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i szczegółowo warunkuje finansowanie z tych środków. Szanowni Państwo, orliki finansowane były podczas swojej budowy w 33% ze środków jednostek samorządu terytorialnego, w 33% ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i w 33% z regionalnych programów operacyjnych. Cała wartość tego programu wyniosła blisko 3 miliardy złotych, a więc ogromne pieniądze, które zostały wpompowane w polski sport dzięki właśnie zagadnieniom prawnym, które zostały opracowane w przestrzeni od 1989 roku w Polsce. Jeśli chodzi o aspekty ekonomiczne, to tutaj kilka słów wartych wspomnienia, ponieważ obecnie orliki działają na podstawie projektu, który nazywa się Lokalny Animator Sportu, przez wiele lat realizowany przez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej, następnie Fundację Orły Sportu, której miałem być przyjemność prezesem, a obecnie przez Instytut Sportu. Ale to są 23 miliony złotych, które co roku przekazywane są na organizację zajęć i opłacanie instruktorów, tak zwanych lokalnych animatorów sportu, którzy pracują na tych orlikach ze strony Ministerstwa Sportu. To jest jakby 50% całego budżetu, natomiast druga połowa tego budżetu to 23 miliony złotych z jednostek samorządu terytorialnego. Również Fundacja Orły Sportu przez ostatnie 3 lata miała okazję pozyskać środki sponsorskie, które przekazywaliśmy na rozwój imprez sportowych. To są 4 miliony złotych pozyskane od sponsorów z rynku i 3 miliony złotych pozyskane ze środków finansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki. Szanowni Państwo, ale nie byłoby tego artykułu, który wspólnie z doktorem Tomaszem Czubą przygotowaliśmy, gdyby nie badania, które w tamtym roku przeprowadziliśmy, korzystając z obiektów orlik w ramach programu Lokalny Animator Sportu, gdzie badaliśmy satysfakcję uczestników zajęć realizowanych właśnie na Orlikach. Warto tutaj przywołać jedną liczbę, to jest 41 milionów osobo-wejść, które w tamtym roku zaistniało na właśnie tych obiektach, co pokazuje tak naprawdę ogromne zainteresowanie uczestnictwem w zajęciach organizowanych w ramach projektu Lokalny Animator Sportu. Do badania wykorzystaliśmy metodę ankietową na próbie 2598 osób. Przeważali w niej mężczyźni, to było 3/4 respondentów, a także osoby młode do 39 roku, które stanowiły również 3/4 osób badanych, natomiast dużą grupą stanowiły również osoby do 17 roku życia. I może kilka, żeby tak zakończyć. Prosiłbym naprawdę ekspresowo, dobrze? Tak jest. Ostatnie dane. 84% ankietowanych wskazało, że korzysta minimum 2 razy w tygodniu z Orlików, 47% częściej niż 2 razy w tygodniu. Spora grupa przebywa na Orlikach również ponad 2 godziny, a 27% z nich to były osoby do 15 roku życia, a 37% grupa w wieku 15-17 lat, która jest dla nas jakby najbardziej istotna z punktu widzenia rozwoju kultury fizycznej. Praca animatorów jest również bardzo wysoko oceniana, 99% respondentów bardzo dobrze oceniło tą pracę, a jeśli chodzi o występowanie dyscyplin sportu na Orlikach, to piłka nożna, siatkówka i koszykówka oraz tenis to są takie dyscypliny, które są najczęściej uprawiane na tej bazie. Bardzo dziękuję za możliwość wystąpienia. Dziękuję serdecznie, panie Łukaszu, i przepraszamy, ale po prostu mamy tyle prezentacji, że musimy jednak pilnować tego czasu dosyć mocno, tym bardziej, że teraz będziemy mieli kolejną prezentację pana doktora Piotra Jóźwiaka z Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS, a także wiceprezydenta miasta Leszna, stąd będziemy mieli też bardzo fajny aspekt związany z praktycznym podejściem do pana tematu, czyli do finansowania i nadzoru nad klubami sportowymi przez jednostki samorządu terytorialnego. Już dodaję prezentację. Jest prezentacja i już też panu daję prawo do przełączania. Na dole będzie miał pan pasek z lewo-prawo. Proszę sprawdzić, czy działa. OK, działa, sprawdźmy tylko głos. A, słychać pana bardzo dobrze. Słychać, widać też, tak? Tak, oddaję głos. Dobrze, witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo dziękuję za możliwość uczestniczenia w tej konferencji. Tak jak tutaj Pan prowadzący wspomniał, no, mam jakby tutaj przyjemność wygłaszania tego referatu w 2 aspektach, z jednej strony z punktu widzenia czysto teoretycznego, a z drugiej strony trochę z punktu widzenia praktycznego, jako osoba, która od jakiegoś czasu zajmuje stanowisko wykonawcze w mieście, organu wykonawczego czy zastępcy organu wykonawczego w mieście Lesznie. Tylko tak tytułem wstępu wskażę również, że z dużym zainteresowaniem wysłuchałem wielu tutaj referatów, bo w 2014 roku miałem przyjemność przez rok pełnić również funkcję wiceprezesa klubu sportowego Unia Leszno, o którym tutaj jeden z referatów był wygłaszany, i faktycznie miałem możliwość to poznania też jako działacz sportowy, który musiał się z zawodnikami zawierać te kontrakty, umowy i inne rzeczy. Ale przechodząc już tutaj do zagadnienia związanego z tematyką, którą dzisiaj sobie tutaj zaproponowałem, a mianowicie problematyki związanej właśnie z finansowaniem i nadzorem nad klubami sportowymi przez jednostki samorządu terytorialnego. Na wstępie chciałbym tutaj zaznaczyć, że w pierwszej kolejności mówimy tutaj o kwestii związanej z ustawą o sporcie, o artykule 27 ustawy o sporcie, całym w ogóle rozdziale 6 ustawy o sporcie, który w wielu miejscach porusza problematykę finansowania sportu. Pierwszy z tych przepisów nie tylko przez jednostki samorządu terytorialnego, ale także przez inne organy administracyjne administracji publicznej. I pierwszy z tych przepisów tego rozdziału, właśnie artykuł 27, on określa publiczno-prawny charakter zadania, jakim jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu, a ponadto wskazuje jednostki odpowiedzialne za jego realizację. Kolejne przepisy dotyczą już innych kwestii, w szczególności artykuł 28, o którym za chwilę, który wskazuje na dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Widziałem, że wczoraj był bardzo interesujący temat z punktu widzenia finansowego, finansowania pomocy publicznej właśnie na podstawie dotacji udzielanych klubom sportowych. Tutaj na poprzednim referacie pana Mariusza Szatkowskiego nasunęło mi się takie pytanie już na wstępie, czy z tych dotacji mogą korzystać kluby e-sportowe, które być może być ciekawym zagadnieniem i być może niedługo w praktyce może się pojawić. Natomiast nie będzie przedmiotem mojego referatu przeprowadzania szczegółowych rozważań w zakresie szczegółowego opisywania sposobów i możliwości udzielania dotacji klubom sportowym. Po pierwsze, no nie pozwala tutaj na to, nie pozwalają obszary ramowe tegoż referatu, obszary czasowe. Po drugie, kwestia ta była szeroko komentowana już w doktrynie, była bardzo mocno omówiona. Poprzednio funkcjonująca ustawa o sporcie kwalifikowanym z 2005 roku, jak i wcześniejsza ustawa o kulturze fizycznej z 1996 roku zawierały regulacje, które rodziły szereg wątpliwości w doktrynie i ustawodawca, tworząc tą ustawę o sporcie w 2010 roku, w uzasadnieniu do ustawy o sporcie, konstruując przepisy tego rozdziału, ustawodawca wskazał, a mianowicie, że konstruując przepisy tego rozdziału, wskazał, że właśnie chciał uniknąć możliwych błędów, które były wcześniej. Trzecia okoliczność, która mnie do tego skłaniała, żeby szeroko nie omawiać tego zagadnienia, było to, że widziałem, że jeden z referatów pana mecenasa Tomasza Kosickiego, nie wiem, czy on będzie wygłaszany, czy być może mi gdzieś umknął, również jest poświęcony temu zagadnieniu szeroko z punktu widzenia orzecznictwa i doktryny. Natomiast to, na czym ja bym się chciał skupić, to są dwa, zwłaszcza takie dość doniosłe zagadnienia i pewne wątpliwości, które mogą się w tym przypadku pojawić. I dlatego też, wychodząc naprzeciw potrzebom praktyków, zwłaszcza prawa samorządowego, które muszą stosować te przepisy w praktyce, chciałbym omówić zwłaszcza dwie takie najczęściej pojawiające się wątpliwości, które są, które różne samorządy, jednostki samorządu terytorialnego mają przy udzielaniu dotacji. I już na wstępie chciałbym wskazać, że nie jest to zagadnienie takie proste i oczywiste, bo jeżeli sięgniemy do artykułu 8 ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, to zobaczymy, że naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest między innymi przekazanie lub udzielanie dotacji z naruszeniem zasad lub trybu przekazywania lub udzielania dotacji. Także niezatwierdzenie w terminie przedstawionego rozliczenia dotacji, czy nieustalenie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu. Z tego też względu podejmowanie tego rodzaju zagadnień na takich konferencjach, duże ukłony pod adresem organizatorów, że mimo specyficznych warunków udało się ją zorganizować, są niezwykle ważne właśnie, żeby nie narażać poszczególnych samorządowców, osób udzielających dotacji, będących w komisjach konkursowych czy ewentualnie podpisujących umowy właśnie na odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, no bo nie wchodząc w szczegóły, jeżeli Państwo zobaczycie, a pewnie to doskonale większość wie, kary, które grożą za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, są to niewątpliwie dość surowe kary, z najsurowszą karą w postaci zakazu pełnienia funkcji związanej z dysponowaniem środkami publicznymi, która może być orzeczona w wymiarze od roku do 5 lat. Już tylko na marginesie dodam, że jest to kara wysoce represyjna, no bo tytułem przykładu ona trochę w swej represyjności zbliża się do kary, czy właściwie nie kary, do środka karnego przewidzianego w kodeksie karnym, środka karnego w postaci zakazu wykonywania zawodu, który może być orzeczony w wymiarze od roku do 10 lat. Tutaj mamy co prawda od roku do 5, no ale ten stopień represyjności, zwłaszcza w tej dolnej granicy, no jest dość surowy. Dlatego dość ważne jest, aby w tym zakresie nie popełniać błędów i aby na ten temat dyskutować, bo jak widzimy, a wiem to też z praktyki, opinie RIO w dwóch zagadnieniach, które chciałbym tutaj poruszyć, są skrajnie różne. Pierwsze zagadnienie, które tutaj się pojawia, to jest kwestia związana z dotacjami udzielanymi właśnie na podstawie ustawy o sporcie. Tutaj niestety jest błąd do góry, bo nie jest to artykuł 28 ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, tylko artykuł 28 ustawy o sporcie. Przepraszam, teraz dopiero to zauważyłem. Ten artykuł 28 wskazuje, na jakiej podstawie można udzielać dotacji klubom sportowym. Wczoraj też było o tym mówione, że to są ogromne pieniądze liczone w dziesiątkach milionów złotych. Jest wskazane, że po pierwsze klub sportowy działający danej jednostce samorządu terytorialnego, nie działający w celu osiągnięcia zysku, może otrzymać dotację celową. Warunkiem uzyskania takiej dotacji celowej jest podjęcie określonej uchwały, natomiast paragraf drugi mówi, na co ta dotacja może być przeznaczona. Czyli tak jak tutaj powiedzieliśmy, podmiotem, który może uzyskać taką dotację, jest klub sportowy, który musi działać w celu, który nie działa w celu osiągnięcia zysku. O tym będzie mowa za chwilę. A więc pierwsza rzecz, o której trzeba pamiętać, że warunkiem udzielenia dotacji jest podjęcie uchwały, która będzie wskazywała zasady udzielania tej dotacji. Drugi problem, który się najczęściej pojawia, jest kwestia związana z tym, a mianowicie, czy możliwe jest finansowanie z dotacji wynagrodzeń lub nagród dla zawodników. Proszę Państwa, jeżeli zobaczycie na artykuł 28 ustęp 2, to zobaczycie, na co może być przeznaczona taka dotacja. Na realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, czy sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej. Nie ma tutaj w ogóle mowy o możliwości finansowania z dotacji wynagrodzenia zawodników, jest wynagrodzenie kadry szkoleniowej. Tymczasem nie powinno budzić żadnych wątpliwości, że najczęściej jest tak, że kluby, zwłaszcza te grające w wyższych ligach, w pierwszej lidze, oczywiście w ekstraklasie, ale nawet w drugiej lidze, zwłaszcza w przypadku takich bardziej popularnych sportów jak piłka nożna, no dużą część dotacji pozyskiwanych z jednostek samorządu terytorialnego przeznaczają właśnie na finansowanie, czy chcą przeznaczyć, czy największą kosztem w ich budżecie są właśnie wynagrodzenia zawodników. Ustawa mówi o możliwości wynagrodzenia kadry szkoleniowej, ale nie mówi o możliwości wynagrodzenia zawodników. Tu wydaje mi się, że kluczowe znaczenie w tym kontekście ma zwrot w szczególności. A więc zwrot w szczególności zawarty w artykule 28 ustęp 2 wskazuje, że katalog środków, znaczy katalog rzeczy, na których mogą być, z których można finansować pieniądze, na które można finansować pieniądze pochodzące z dotacji, jest katalogiem otwartym. Zwrot w szczególności jakby jednoznacznie o tym świadczy. Co prawda, można by się zastanawiać, dlaczego ustawodawca wskazał, że można finansować wynagrodzenie kadry szkoleniowej, bo on tu co prawda mówi o stypendiach sportowych, ale czym innym są stypendia sportowe, a czym innym jest wynagrodzenie wynikające jakby z kontraktu, czy to z umowy o pracę, czy z umowy zlecenia, czy innej umowy, mamy tutaj na myśli kontrakt sportowy. Dlaczego tak ustawodawca zrobił? No trudno się domyślić, ale z drugiej strony, skoro można finansować wynagrodzenie kadry szkoleniowej, to w moim przekonaniu tym bardziej można finansować wynagrodzenie zawodników klubu sportowego, który taką dotację otrzymuje, choć tak jak tutaj Państwu mówiłem, warunkiem wstępnym uzyskania takiej dotacji jest konieczność podjęcia takiej uchwały, która będzie regulowała zasady pozyskiwania czy przekazywania tych dotacji i z tego też względu uważam, że w tej uchwale to powinno być wyraźnie wskazane, że także wynagrodzenia zawodników mogą być z tego finansowane. Tutaj oczywiście jest taki jeszcze jeden fragment, który mówi, że można finansować te rzeczy, jeżeli to wpłynie na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub. Jak się wydaje, możliwość finansowania z dotacji wynagrodzeń zawodników, może ono nie tyle zwiększa dostęp do społeczności lokalnej, ale niewątpliwie poprawia warunki uprawiania sportu przez członków danego klubu sportowego. Staje się tak, ponieważ zawodnicy czy trenerzy nie muszą angażować się w inną działalność zarobkową w celu uzyskania środków finansowych na normalną egzystencję. Natomiast drugie zagadnienie, które często rodzi wątpliwości, jest takie, że tak jak tutaj wskazano, dotacje może otrzymać tylko klub sportowy działający w celu nieosiągnięcia zysku. Najczęściej kluby sportowe funkcjonują w formie stowarzyszenia, rzadko fundacji, czasem, teoretycznie chyba, nigdy się nie spotkałem, można sobie wyobrazić spółdzielni, ale jest cały szereg klubów, które funkcjonują jako spółki z o.o. i spółki akcyjne, zwłaszcza tych klubów, które grają w najwyższych klasach rozgrywkowych. I tu pojawia się pytanie, bo o ile stowarzyszenie czy fundacja, klub sportowy działający w takiej formie, to jest niewątpliwie klub z samej ustawy Prawo o stowarzyszeniach czy w ustawie o fundacji wynika, że to są podmioty działające w celach niezarobkowych, o tyle większe wątpliwości powstają na płaszczyźnie spółek. Spółki z o.o. czy spółki akcyjnej. Wręcz ja dziesiątki razy w mieście Lesznie spotkałem się z takim stwierdzeniem, dlaczego jest finansowany klub sportowy Unia Leszno, skoro to jest podmiot prywatny, którego akcjonariusze czy też właściciele chcą zarabiać. Nie wchodząc w szczegóły, wydaje się jednak, że z samego faktu funkcjonowania klubu sportowego w formie spółki kapitałowej nie można wyciągnąć wniosku, iż ona musi zawsze działać w celu osiągnięcia zysku. Zarówno bowiem spółka akcyjna, jak i spółka z o.o. mogą prowadzić działalność nienakierowaną na zysk. Już z samego artykułu 151 Kodeksu Spółek Handlowych wynika, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona w każdym prawnie dopuszczalnym celu. Przyjmuje się, że to mogą być zarówno cele zarobkowe, jak i niezarobkowe. Takiego odpowiednika nie ma w odniesieniu do spółki akcyjnej, bo to jest przepis ten dotyczy spółki z o.o., natomiast w doktrynie nie budzi to żadnej wątpliwości, że również spółka akcyjna może być tworzona w celu dopuszczalnym przez prawo, zarówno w celu gospodarczym, jak i niegospodarczym. To też potwierdza orzecznictwo sądowe. Przystępując już tutaj jakby do podsumowania, chciałem wskazać na te pojawiające się problemy, natomiast chciałem wskazać, że też przepisy ustawy o sporcie wskazują, że przepisy te nie naruszają uprawnień jednostek samorządu terytorialnego do wspierania kultury fizycznej na podstawie przepisów odrębnych. Takim przepisami właśnie może być też ustawa o prowadzeniu działalności pożytku publicznego, która w artykułach od 11 do 19a szeroko tą kwestię reguluje. Ona nawet pozwala szerszemu katalogowi podmiotów wykorzystać tutaj możliwość przyznania dotacji, nie tylko w takim zakresie, jak to jest określone w ustawie o sporcie, ale w szerszym zakresie. I tutaj kończąc, mi się wydaje, że to może być dobra ustawa do przydzielania dotacji, i tutaj trochę taki temat nam dodatkowy wszedł, tym klubom sportowym, które najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii, z którą dzisiaj się mierzymy. Tak sobie myślałem, być może w niedługim czasie w Lesznie to zrealizujemy, aby kryterium przyznania dotacji właśnie na podstawie tej ustawy było zwiększenie ilości grup sportowych, zwiększenie częstotliwości zajęć, zwiększenie liczebności grup. Takie kryterium byłoby związane ze zwalczaniem skutków epidemii i zapobieganiem jej powtórnemu rozprzestrzenieniu się zgodnie z zasadami prozdrowotnego treningu sportowego. Powyższe mogłyby być określone w formie odrębnej uchwały. Z jednej bowiem strony chodzi o to, aby wyciągnąć dzieci z domu po tym okresie przymusowej kwarantanny, ale z drugiej strony, żeby ten trening odbywał się przy zachowaniu jak najszerszych kwestii związanych z bezpieczeństwem. Na koniec chciałem też mówić jeszcze o nadzorze i kontroli, ale myślę, że to było wczoraj powiedziane. Tutaj kwestia związana ze zwrotem dotacji na podstawie ustawy o finansach publicznych, jeżeli dotacja została zrealizowana wbrew przepisom ustawy, a także o różnych uprawnieniach nadzorczych jednostek samorządu terytorialnego, kiedy jest rażące naruszenie prawa, rażące wykorzystywanie dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem, no ale troszkę zabrakło na to też. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie, panie doktorze. Kolejną prezentacją, którą będziemy mieli, jest prezentacja Patrycji Łukasiewicz, reprezentująca Uniwersytet Gdański. I a propos jeszcze tego czasu na nadzór, to myślę, że spokojnie będziemy mieli około 20 minut na dyskusję i wtedy będziemy mogli dopowiedzieć te informacje, na których zabrakło podczas normalnego wystąpienia po prostu samego czasu. Już szukam tylko prezentacji. I jeszcze tylko uprawnienia przydzielam i będziemy mogli... Dobrze, i chciałem jeszcze raz przywitać panią magister Patrycję Łukasiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego. Temat jej prezentacji to prawo do komercyjnego wykorzystania praw własności intelektualnej przez kluby sportowe i sportowców. Sprawdźmy tylko, czy słychać jeszcze. Tak, sprawdzam, tylko nie jestem pewna. Dobra, my słyszymy, to najważniejsze, więc oddaję głos i proszę pamiętać o tych złotych 15 minutach. Co będzie trudne, ale dobrze, postaram się. Bardzo dziękuję za zaproszenie i od razu przechodzę do meritum. Jeżeli chodzi o prawo własności intelektualnej w sporcie wykorzystywane przez kluby sportowe czy przez sportowców, jest to bardzo szeroki temat, dlatego zdecydowałam się przez te 15 minut poruszyć dwie kwestie, tak właściwie pokrótce, tylko upewnię się, że przeskoczyło. Czy może mi ktoś potwierdzić? Przeskoczyło, jest wszystko ok. O. Super, dziękuję. Przede wszystkim ochrona znaków towarowych, to przede wszystkim dotyczy klubów sportowych, ale jest też pewien wytrych, o którym powiem, mogą też z ochrony znaków towarowych korzystać sami sportowcy. Ponadto ochrona wizerunku, to przede wszystkim leży w domenie sportowców, ale też jest pewien, przede wszystkim wyjątek przewidziany w ustawie o sporcie, który do takiego korzystania z wizerunku sportowca uprawnia związki sportowe. Jeżeli mówimy ogólnie o wykorzystywaniu praw z własności intelektualnej w sporcie, pojawia nam się takie pojęcie merchandisingu w znaczeniu ogólnym, ogół działań związanych z eksponowaniem produktów, w znaczeniu marketingowym, tym, które dzisiaj nas najbardziej interesuje, to jest to takie budowanie marki przez pozytywne skojarzenia. To znaczy, jeżeli korzystamy na przykład ze znaku towarowego związanego z jakimś klubem sportowym i sprzedajemy przy tym jakieś produkty, często kojarzymy taki produkt z czymś lepszym, lepszym jakościowo chociażby. Jeżeli pojawia nam się wizerunek sportowca na jakichś opakowaniach produktów, też wydaje nam się, że rakieta, na której, nie wiem, jest Roger Federer, sprawi, że od razu nasz wolej będzie lepszy. W ten sposób działa merchandising i tutaj przede wszystkim w tym zakresie ta ochrona własności intelektualnej, korzystanie z tych praw majątkowych ma ogromne znaczenie zarówno dla samych sportowców, jak i dla klubów sportowych. Mówiąc o znakach towarowych, przede wszystkim trzeba też wskazać definicję, która zmieniła się w ostatnich latach. Najpierw w dyrektywie unijnej, potem zostały nowe przepisy zaimplementowane do polskiego porządku prawnego. Ta definicja znaku towarowego została rozszerzona znacznie, to już nie jest tylko znak graficzny. Natomiast to, co nas interesuje z perspektywy, o której dzisiaj rozmawiamy, to jest to oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Przede wszystkim to kryterium rozróżnienia. Konsument chociażby musi rozróżnić, że coś jest oryginalnym produktem związanym z na przykład danym klubem sportowym. Tak samo taki klub sportowy zabezpiecza się przez rejestrację znaku towarowego w taki sposób, że inne osoby nie będą korzystały z wykorzystywanego przez niego znaku towarowego i gdzieś tam na przykład psuły mu trochę marki przez na przykład słabą jakość niektórych produktów. Osoba, która jest uprawniona do korzystania z prawa z ochrony tego znaku towarowego, może też udzielać tego prawa ochronnego jakby innej osobie, zawierając umowę licencyjną. Oczywiście, jeżeli mówimy o tych przychodach, które kluby sportowe chociażby uzyskują przy wykorzystywaniu znaków towarowych, no to przede wszystkim właśnie chodzi o te umowy licencyjne. To, co jest istotne z punktu widzenia dochodzenia ewentualnych roszczeń przy naruszeniu tego prawa ochronnego, to z takim powództwem może wystąpić jedynie osoba uprawniona, czyli nie licencjobiorca. Wyjątkiem jest licencjobiorca wyłączny, który na początku musi wyznaczyć jakiś termin uprawnionemu do tego, żeby sam wystąpił z takim powództwem, natomiast jeżeli to okaże się bezskuteczne, taki licencjobiorca wyłączny sam jest w stanie z takim powództwem wystąpić, natomiast te licencje wyłączne zdarzają się niezwykle rzadko, bo wiadomo, w obrocie gospodarczym w pewien sposób by ograniczały prawa uprawnionego i też możliwości zarobkowe. Chciałam tak dosyć szybko przejść do tego, gdzie faktycznie te znaki towarowe w sporcie, w klubach sportowych się pojawiają. Same nazwy klubów sportowych, tak teraz myślę, że to jest dosyć niefortunny przykład, biorąc pod uwagę, że współorganizatorem jest Toruński Uniwersytet, natomiast to taka naleciałość jeszcze, powiedzmy, regionalna z dawnych czasów. Zawisza Bydgoszcz, Stowarzyszenie Cywilno-Wojskowy, Związek Sportowy Zawisza. Nazwa klubu sportowego zarejestrowana w Urzędzie Patentowym jako słowny znak towarowy. Z kolei na przykład Lech Poznań jest słownym znakiem graficznym zarejestrowanym również w Urzędzie Patentowym w Polsce. Dalej na przykład takimi znakami towarowymi będą również herby. Herb chociażby żużlowego klubu Unibax Toruń, to się zreflektowałam, został zgłoszony do rejestracji w Polskim Urzędzie Patentowym, natomiast na przykład herb klubu sportowego Warta Poznań jest zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante, czyli taki skrót OHIM, na rzecz klubu sportowego Warta Poznań. Jest to taki unijny urząd patentowy. Ta ochrona dzięki temu, jeżeli chodzi o terytorialność, jest większa, natomiast to też trzeba troszkę ważyć swoje interesy i potrzeby, czy potrzebujemy takiej ochrony i rejestracji tylko na terytorium Polski, w Urzędzie Patentowym Polskim, czy jednak potrzebujemy tego europejskiego, na przykład takiej ochrony w Urzędzie Patentowym Europejskim, nazwijmy to tak. Oczywiście wiąże się też to z jakimiś dodatkowymi procedurami, które pewnie nie są tak, nie chciałabym powiedzieć proste, są troszkę bardziej utrudnione też ze względu chociażby na tłumaczenia, które trzeba tam dostarczać. Dalej również nie tylko nazwy klubów sportowych, ale również związków sportowych, międzynarodowych federacji sportowych. Mamy tutaj logo PZPN, którego stosowania na koszulkach reprezentacji narodowej w piłce nożnej jakby zaczęto stosować zamiast godła państwowego i to wywołało dosyć szeroką dyskusję medialną. Również Europejska Unia Piłkarska UEFA posiada wiele rejestracji znaków towarowych w OHIM, wśród których warto chociażby wspomnieć rejestrację słownego znaku towarowego UEFA. Ponadto również pewne rozgrywki sportowe, które już mają jakąś swoją renomę utartą, też są zarejestrowane jako znaki towarowe, na przykład UEFA Champions League jako znak słowny, zarejestrowany jest w OHIM na rzecz UEFA. Z kolei nasza polska rodzima Liga Ekstraklasa jako słowno-graficzny znak została zarejestrowana w Urzędzie Patentowym Polskim. Takiej rejestracji podlegają również wielkie imprezy sportowe, takie jak na przykład oznaczenie FIFA World Cup czy Mistrzostwa Europy w piłce koszykowej Eurobasket. Uzyskanie prawa ochronnego przez uzyskanie tego prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego, ewentualnie to używanie można też przekazać w drodze zawarcia umowy licencyjnej innym podmiotom, natomiast powiedzmy sobie, z czym to używanie się wiąże, co to jest to używanie. Umieszczanie tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym przede wszystkim, oferowanie, świadczenie usług pod tym znakiem, umieszczanie znaku na dokumentach związanych z prowadzeniem towarów do obrotu, posługiwanie się nim w celach reklamy. Tutaj kwestie naruszenia, z takim powództwem można wystąpić i wnioskować o zaniechanie naruszenia, wydanie bezprawnie uzyskanych korzyści w związku z korzystaniem z takiego znaku towarowego, a także jeżeli to naruszenie jest zawinione, można wnosić o jakby naprawienie szkody na zasadach ogólnych, czy przez zapłatę sumy pieniężnej odpowiadającej opłacie licencyjnej, albo innego stosownego wynagrodzenia. Chciałam powiedzieć o kilku takich sprawach, które toczyły się, jeżeli chodzi właśnie o ochronę znaków towarowych, głównie klubów sportowych. FIFA na przykład, to akurat nie klub sportowy, ale przeciwko koncernowi Ferrero. W sprawie firma cukiernicza Ferrero twierdziła, że znaki towarowe FIFA powinny zostać uznane za nieważne ze względu na brak charakteru odróżniającego. Natomiast OHIM potwierdził rejestrację znaków towarowych FIFA dla wszystkich wyznaczonych kategorii produktów i usług i tutaj nie przyznał racji koncernowi Ferrero. Sprawa Arsenalu Londyn też przeciwko Matthew Reedowi. To był taki sprzedawca, gdzieś blisko stadionu Arsenalu sprzedawał na swoim stoisku zarówno towary oryginalne, jak i opatrzone znakami towarowymi klubu Arsenal bez zgody uprawnionego. Niemniej na stoisku umieszczał takie zastrzeżenie, że wyłącznie towary opatrzone oficjalnymi metkami stanowią oryginalne towary Arsenalu. ETS stwierdził, że takie umieszczenie zastrzeżenia nie jest wystarczające, bowiem przeciętny konsument tak nie do końca może patrzeć na to, bardziej liczą się te oznaczenia na towarach, w związku z czym tutaj też przyznanie racji uprawnionemu, czyli klubowi Arsenal. Ponadto jeżeli chodzi jeszcze o herb Walencji, tutaj DC Comics wystąpiło jakby z takim powództwem, że Walencja nie może korzystać z tego herbu, w którym przedstawiony jest ten taki jakby Batman. Stwierdzili, że jest to zbyt podobne właśnie do tej postaci i że Walencja nie powinna korzystać z takiego herbu. Tam wiem, że sprawa się toczyła bardzo, bardzo ugodowo i ostatecznie bodajże Walencja zrezygnowała z korzystania z jakichś takich bardzo, bardzo podobnych wersji tego herbu, który chciała zarejestrować. Jeżeli chodzi właśnie o te znaki towarowe, mówiłam, że jest pewien wytrych, że również sportowcy mogą coś takiego rejestrować. No i na przykład mamy Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, który zarejestrował znak towarowy CR7 odnoszący się do jego inicjałów oraz do numeru na koszulce, z którym wcześniej grał, potem przez chwilę nie grał, potem znowu grał. Podobnie Michael Jordan zarejestrował kontur tej charakterystycznej postaci koszykarza, latającej takiej sylwetki koszykarza, zestawionej z nazwiskiem Jordan. Również Roger Federer zdecydował się na rejestrację znaku towarowego. Roger akurat zarejestrował swoje imię i nazwisko. I tutaj jest to dość taka, myślę, ciekawa sprawa. Podnosi się w przypadku osób sławnych, na przykład sportowców, rozpoznawanych powszechnie, że taka rejestracja może być skuteczna w momencie, kiedy osoba jeszcze nie jest jakoś mocno rozpoznawalna, wtedy może zarejestrować swoje imię i nazwisko. Natomiast później może być z tym problem. Roger akurat miał szczęście albo dobrych prawników i w miarę szybko to zrobił, jak jego kariera się dopiero zaczynała rozwijać. Natomiast podnosi się, że jeżeli mamy jakieś takie rozwijające się, rokujące przyszłe gwiazdy sportu, powinny, jeżeli mają ochotę na to, rejestrować swoje imię i nazwisko jako znak towarowy jeszcze przed szczytem swojej kariery. Pokrótce o ochronie wizerunku ze względu na ramy czasowe. Jeżeli chodzi o samą definicję, nie będę tutaj na pewno już zanudzać. Natomiast to, co jest ważne z tym wizerunkiem, to nie chodzi tylko o twarz, natomiast częścią takiego wizerunku może być sylwetka, specyficzny sposób poruszania się, jakiś rekwizyt, makijaż. Idealnym przykładem jest tutaj Charlie Chaplin, który no jakby tych części jego wizerunku to tak naprawdę wszystko, sposób poruszania się, właśnie ta laseczka, sposób ubierania się, wszystko jest wizerunkiem w jego przypadku. Jeżeli chodzi o sportowców, Można tutaj jakby powiedzieć, że sportowiec posiada kilka wizerunków osoby powszechnie znanej, taki wizerunek codzienny oraz wizerunek zawodnika. I tutaj można to podzielić na wizerunek członka reprezentacji olimpijskiej czy kadry narodowej oraz taki indywidualny klubowego sportowca. Tutaj przejdę przez przepisy, bo chodzi po prostu o to, że wizerunek jest jakby też wartością taką niemajątkową, tutaj na podstawie kodeksu cywilnego jest chroniony. Jeżeli chodzi o takie bardziej komercyjne wykorzystanie, to artykuł 81 ustawy o prawach autorskich. Natomiast to, co jest istotne, ustawa o sporcie wprowadza taki wyjątek, że członek kadry narodowej udostępnia na zasadach wyłączności swój wizerunek w stroju reprezentacji Polskiemu Związkowi Sportowemu lub Polskiemu Związkowi Olimpijskiemu. I to się dzieje, jakby sama wola przynależności do kadry narodowej już jest równoznaczna z tym, że zawodnik zgadza się na takie udostępnienie wyłączne swojego wizerunku. Nie jest potrzebne na przykład uzyskanie zgody każdego, nie wiem, kilkunastu, kilkudziesięciu sportowców na wykorzystanie potem ich wizerunku w stroju kadry narodowej. Jeżeli jakiś sponsor chce to zrobić, po prostu zawiera umowę tylko i wyłącznie z Polskim Związkiem Sportowym czy Polskim Komitetem Olimpijskim. Takie uprawnienie związku sportowego jest jakby korelatywne z obowiązkiem sportowca do udostępniania takiego wizerunku. I wskazuje się w doktrynie, że takie ograniczenie nie narusza samej istoty wizerunku jako dobra osobistego, że jest to takie uszczuplenie, na które zawodnik się godzi w związku z tym, że wyraża taką wolę przynależności do kadry narodowej. Mam nadzieję, że na tej jakby krótkim zarysie widzą Państwo, że faktycznie prawa ze znaków towarowych, czy to dla klubów sportowych, czy dla sportowców, a także prawa, jeżeli chodzi o wizerunek sportowca, te komercyjne, one mają ogromne znaczenie gospodarcze. Z materiałów, do których dotarłam niestety z 2013 roku wynikało, że FIFA, jej jakby przychody wszelkie, ponad 18% stanowiły właśnie zyski z umów licencyjnych, jeżeli chodzi o znaki towarowe. Wiemy też, że wielu sportowców głównie zarabia na właśnie udostępnianiu swojego wizerunku, na reklamach. Niekoniecznie te największe przychody są związane z samą działalnością sportową. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. 15 minut i 52 sekundy, oto czas prezentacji, więc powiedzmy w granicach rozsądku. Idealnie, dziękuję. Dziękuję serdecznie. Następna prezentacja, którą będziemy mieli, ona jest prezentacją nagraną pana magistra Michała Matuszaka z Uniwersytetu Łódzkiego, który powie nam o karierze dwutorowej sportowców w Polsce, czyli nawiązanie także do prezentacji pana doktora Adama Metelskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego z Poznania, tyle że tutaj mamy jeszcze te aspekty, postulaty de lege ferenda. Już uruchamiam Państwu prezentację. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję organizatorom za umożliwienie mi wystąpienia na 7. Międzynarodowej Konferencji Naukowej Jakość w Sporcie. Jestem zaszczycony, mogąc Państwu zaprezentować zagadnienia powiązane z istotą kariery dwutorowej wśród sportowców. Nazywam się Michał Matuszak i jestem doktorantem w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Do moich obszarów zainteresowania naukowych należą przede wszystkim tezy z teku prawa pracy oraz prawa sportowego. Szanowni Państwo, przechodząc do tematu naszego dzisiejszego spotkania, należy zaznaczyć, iż wykonywanie pracy sportowej przez sportowców jest zajęciem niezwykle wymagającym, w swojej naturze niehomogenicznym oraz trudno uchwytnym. Jej wykonywanie powoduje wśród zawodowych, oczywiście sportowców, zacieranie się granic pomiędzy sferą życia prywatnego a sferą życia zawodowego. Przygotowanie do zawodowego uprawiania jakiejkolwiek z dyscyplin sportowych wymaga wielu lat ciężkiej pracy. Z biografii zdecydowanej większości sportowców wynika, iż swoje pierwsze treningi zaczynali w wieku zaledwie kilku lat. Całe zatem życie, jakie oni pamiętają, jest ściśle podporządkowane reżimowi treningowemu i przygotowaniom do poszczególnych rozgrywek sportowych. Szanowni Państwo, to stanowi podstawę do zrozumienia znaczenia koncepcji kariery dwutorowej u sportowców. W polskim systemie prawnym brakuje definicji legalnej kariery dwutorowej. Prawdą jest, że ta definicja w zależności od badanego kontekstu mogłaby się wewnętrznie nieznacznie różnić poprzez uwypuklanie innych jej składowych elementów. Na potrzeby niniejszego wstąpienia kariera dwutorowa może być rozumiana jako jednoczesne podejmowanie przez sportowca równoległej ścieżki edukacyjnej lub zawodowej. Czyli Państwo, należy pamiętać o tym, że sportowiec obecnie jest osobą, która wykonuje pracę bardzo intensywną, w bardzo dużym wymiarze czasu. Pojęcie kariery dwutorowej może jednakże być rozumiane dwojako. Po pierwsze, jako godzenie wykonywania pracy sportowej ze zdobywaniem edukacji, w tym w szczególności nauki akademickiej, a po drugie, jako godzenie wykonywania pracy sportowej z wykonywaniem pracy innego rodzaju. Z licznych badań przeprowadzonych przy udziale sportowców wynika w sposób jednoznaczny, iż blisko połowa z nich w przyszłości planuje wykonywać pracę w dziedzinach pozasportowych lub też nie wyklucza takiej możliwości, bo jeszcze nie podjęło decyzji co do swojej przyszłości. Szanowni Państwo, to jest bardzo ważne. Dlatego kariera dwutorowa może stać się narzędziem do tego, aby sportowiec w przyszłości miał możliwość po odejściu już z zawodowego terenu sportu do tego, aby podjąć pracę w innej dziedzinie gospodarki. Na to potrzebuje zarówno doświadczenia, edukacji, jak i własnej silnej woli. Problematyka kariery dwutorowej pozostaje przedmiotem zainteresowania m.in. Rady Unii Europejskiej, Ministerstwa Sportu, uniwersytetów oraz szkół wyższych, zarówno tych w Polsce, jak i za granicą. Do głównych korzyści wynikających z kariery dwutorowej możemy zaliczyć wielostronny rozwój osobowości, socjalizację, odpowiedzialne planowanie własnego życia, w tym życia na emeryturze, obniżenie poziomu stresu oraz zwiększenie szans na zatrudnienie po zakończeniu ich przygody ze sportem. Do możliwych problemów związanych z tą koncepcją zaliczyć można natomiast nadmierne obciążenie sportowca obowiązkami, zwiększone ryzyko przetrenowania i wypalenia, czego skutkiem może być przedwczesna rezygnacja z kariery sportowej lub edukacyjnej. Należy pamiętać, iż zazwyczaj kluby sportowe poprzez swój reżim treningowy oraz swoje nastawienie na każdorazowe doczesne sukcesy zmuszają zawodnika do pełnego zaangażowania fizycznego, emocjonalnego oraz intelektualnego. Zamierzonym efektem działań w tym obszarze jest osiągnięcie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju dwóch działalności sportowca w sposób jednoczesny. To jest zarówno działalności sportowej, jako tej głównej, jak i drugiej subsydialnej wobec niej, a więc działalności edukacyjnej lub zawodowej. W tym zakresie niezbędne jest zrozumienie znaczenia tego balansu przez samych sportowców, do których adresowany jest ten program koncepcji kariery dwutorowej. W praktyce bowiem występuje często, po pierwsze, orientacja na rozwój kariery sportowej kosztem edukacji lub też po drugie orientacja na rozwój edukacyjny kosztem kariery sportowej. Ta pierwsza wynika głównie z woli bycia mistrzem w przyszłości za wszelką cenę oraz z braku umiejętności łączenia tych dwóch sfer w sposób jak najmniej kolizyjny. Ta druga natomiast wynika głównie z braku woli kontynuowania swojej pracy w sektorze sportu już po zakończeniu kariery sportowej oraz brakiem pewności co do powodzenia w sporcie w przyszłości. Prawdą jest, że historia każdego sportowca jest historią niepowtarzalną oraz wysoce zindywidualizowaną. Dlatego też powyżej wskazane przyczyny stanowią jedynie ogólny zarys tej problematyki. Rozwiązania umożliwiające wykonywanie koncepcji kariery dwutorowej możemy podzielić na dwie kategorie. Po pierwsze, na rozwiązania organizacyjne, a po drugie, na rozwiązania prawne. Do kluczowych udogodnień dla studentów sportowców możemy zaliczyć m.in. możliwość uzyskania indywidualnej organizacji lub indywidualnego toku studiów, możliwość przedłużenia terminu złożenia pracy magisterskiej, możliwość usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach, dostęp do możliwości uzyskiwania urlopów dziekańskich, możliwość przeniesienia się ze studiów dziennych na zaoczne i odwrotnie, prowadzenie e-learningowych metod nauczania i e-learningowych sposobów zaliczania przedmiotów, możliwość uzyskania stypendiów z uwagi na osiągnięcia sportowe oraz przygotowanie specjalnej oferty dla niepełnosprawnych studentów sportowców. Ze względu na odrębną specyfikę pracy sportowej postulowana jest dalece idąca elastyczność ze strony uczelni wyższych w stosunku do sportowców, z poszanowaniem oczywiście zakazu dyskryminacji, nierównego traktowania innych studentów na tej uczelni. Do kluczowych natomiast rozwiązań prawnych dla sportowców, którzy są jednocześnie pracownikami w innym miejscu, należą przede wszystkim te rozwiązania, które generalnie pozwalają realizować koncepcję work-life balance. W tym zatem stosowanie elastycznych form pracy, możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasowym, stosowanie indywidualnego rozkładu czasu pracy, czy możliwość wprowadzenia przerywanego, równoważnego czy zadaniowego czasu pracy. Możemy oczywiście stosować również przepisy dotyczące telepracy albo pracy zdalnej. Szanowni Państwo, należy jednocześnie wspomnieć, że większość norm prawa pracy jest normami semi-imperatywnymi, które są sposobem realizacji zasady uprzywilejowania pracownika. Skutkiem tego jest to, że strony stosunku pracy nie mogą w drodze postanowień umownych kształtować sytuacji prawnej pracownika w sposób gorszy od tego, jaki ma zagwarantowany on w kodeksie pracy. Strony stosunku pracy mogą jednakże kształtować ten stosunek pracy w sposób korzystniejszy dla pracownika. Niewątpliwie jednoczesne wykonywanie pracy sportowej oraz pracy innego rodzaju jest przedsięwzięciem wymagającym, i to wymagającym zarówno dobrej organizacji czasu pracy, jak również wymagającym prawnych możliwości uelastycznienia tego zatrudnienia. Sportowcy, którzy zawarli kontrakt natomiast w reżimie prawa cywilnego, mają możliwość na podstawie artykułu 351 ze znaczkiem 1 kodeksu cywilnego jego ułożenia według własnego uznania tak dalece, aby nie sprzeciwiał się naturze tego stosunku, ustawie oraz zasadom współżycia społecznego. W praktyce oznacza to, że stosunkowo dużą posiadają oni elastyczność w kształtowaniu tego stosunku, która może stać się narzędziem pomocnym przy realizacji koncepcji kariery dwutorowej. Należy jednakże stanowczo podkreślić, iż koncepcja kariery dwutorowej może być skutecznie realizowana niezależnie od wybranej podstawy zatrudnienia. Zdecydowana większość badań na temat kariery dwutorowej wskazuje na niemożność stworzenia jednego modelu jej funkcjonowania, który można by wprowadzić jednocześnie na całym świecie. Wpływa na to szereg różnych czynników. Kwestie finansowe, organizacyjne, perspektywy zatrudnienia po zakończeniu kariery sportowej czy uwarunkowania społeczno-kulturowe. Nawet wewnątrz jednego państwa ogólne ramy prawne i organizacyjne powinny uwzględniać również specyfikę poszczególnych dyscyplin sportowych. Śledząc jedynie rozgrywki sportowe na ekranach naszych telewizorów oraz czytając informacje prasowe o niebotycznych wręcz zarobkach sportowców, nie dysponujemy rzeczywistym obrazem sportu i problemów, z którymi on się na co dzień mierzy. Kiedy myślimy o sportowcach, zazwyczaj myślimy o tych największych. Robercie Lewandowskim, Wojciechu Szczęsnym, Agnieszce Radwańskiej czy Marcinie Gottacie. Jednakże tracimy wtedy zupełnie z oczu tych sportowców, którzy podejmują dodatkowe zatrudnienie, aby móc opłacić swoje treningi. Tych sportowców, którzy wskutek odniesionej kontuzji nie mogą już dalej w sposób profesjonalny, zawodowy uprawiać danej dyscypliny sportowej. A także tych sportowców, którzy co prawda osiągają znaczące nawet sukcesy sportowe, ale jednakże czynią to w sportach niekomercyjnych, przez co nadal ich sytuacja finansowa jest nadal. Kariera dwutorowa nie jest w tym zakresie jakimś magicznym narzędziem. Jest to jedynie pewna koncepcja, która może w określonych przypadkach umożliwiać sportowcowi odnalezienie się w trudnym dla niego przejściowym położeniu. Szczególnie młodzi, jeszcze nieutytułowani sportowcy, którzy poświęcają cały swój czas jedynie na treningi sportowe, będą mieli trudności z odnalezieniem się na rynku pracy w przyszłości, bowiem będą oni posiadali stosunkowo niższe wykształcenie od swoich rówieśników. Dlatego tak ważna jest obecnie koncepcja kariery dwutorowej, która wciąż jeszcze nie jest koncepcją powszechną, szanowni państwo. Występy zawodników pod narodowymi barwami na najważniejszych imprezach sportowych, igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata czy też mistrzostwach Europy pozwalają wszystkim kibicom, a więc wszystkim nam, na przeżywanie unikatowych emocji. W ostatnich latach widać jednak wyraźnie wzrost zainteresowania koncepcją dwutorową nie tylko wśród samych sportowców, ale również w organach państwowych i poszczególnych związkach sportowych. Każdy program, w mojej ocenie, skierowany na podniesienie jakości pracy sportowców, takich jak program kariery dwutorowej, wpływa pozytywnie na osiągane rezultaty w niemalże każdej dyscyplinie sportowej, a także podnosi jakość pracy sportowej. Szanowni państwo, bardzo dziękuję za uwagę. Dziękujemy serdecznie panu Michałowi i kolejna i ostatnia w tej części panelu Prawo w Sporcie prezentacja będzie prezentacja pana Mateusza Turowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, czy finansowe fair play UEFA spełnia swoje zadanie. Pana Mateusza już słychać na moich przybitkach. Ustawiam panu prezentację i będziemy mogli zaczynać. Tak jest. Na dole ma pan strzałki lewo. Proszę sprawdzić, czy może pan przełączać. Okej, dobrze. Czyli jeszcze raz pana zapowiadam. Pan Mateusz Turowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a temat prezentacji: czy finansowe UEFA spełnia swoje zadania? Dzień dobry, bardzo dziękuję za możliwość wystąpienia na niniejszej konferencji. Składam naprawdę wyrazy uznania w stosunku do organizatorów za zorganizowanie tej konferencji w tych jakże specyficznych i wyjątkowych czasach. Nazywam się Mateusz Turowski, jak już pan Mateusz wspomniał. Jestem studentem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz jestem członkiem zarządu Koła Prawa Sportowego działającego na mojej alma mater. Z racji na ten ograniczony czas wystąpienia oraz na dosyć szerokie spektrum, jakim jest naprawdę finansowe fair play, przejdziemy dalej do konkretów. Na początku słowo wstępu. Czym jest finansowe fair play UEFA? Jest to regulacja wprowadzona przez UEFA w 2010 roku, która znalazła jednak zastosowanie dopiero od roku finansowego 2012 dla klubów piłkarskich. Jest to regulacja, która została wprowadzona w celu ochrony finansowych działań klubów, ale o czym powiemy za chwilę. Gdzie są zawarte te regulacje odnośnie finansowego fair play? Jest to dokument wydawany przez UEFA odnośnie i finansowego fair play oraz postępowania licencyjnego dla klubów na możliwość gry w europejskich pucharach, a więc UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations. Przepisy te weszły w życie w 2010 roku z pewnym wyjątkiem, tak jak już wspomniałem, właśnie od 2012 roku weszła w życie ta niniejsza regulacja. A dlaczego została ona wprowadzona? Głównie dlatego, iż według raportu finansowego UEFA z 2009 roku blisko połowa klubów odnotowywała straty finansowe, a co piąty klub z blisko 700 przebadanych był zagrożony bankructwem bądź upadłością. Dlatego UEFA, widząc jak poważna jest sytuacja w europejskich klubach, zdecydowała się na wprowadzenie niniejszej regulacji. O jej skutkach opowiem na sam koniec, które są rezultatem jakby badań porównawczych przeprowadzonych przeze mnie. Ale przejdźmy teraz do tych wyjątków i włączyć co do finansowego fair play. Ten wyjątek pierwszy, czyli artykuł 57 UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, odnosi się do zasady rentowności, o której zaraz wspomnę. Przede wszystkim te wyjątki odnoszą się każdy z nich do osobnego filaru, co do którego te finansowe fair play UEFA zostało wprowadzone. Pierwszym z nich jest właśnie rentowność, do którego nosi się ten wyjątek pierwszy. Chodzi o to, że pod finansowe fair play podlega klub tylko taki, który wykaże, iż jego relewantne dochody bądź wydatki są powyżej 5 milionów euro. To wówczas klub podlega pod przepisy finansowego fair play. Z danych podanych przez UEFA wynika, iż na 240 klubów poddanych niniejszym regulacjom w związku z udziałem w europejskich pucharach bądź w etapach kwalifikacji czy to do Ligi Mistrzów, czy do Ligi Europy, blisko 140 klubów podlega pod te przepisy, jednakże sukcesywnie ta liczba z roku na rok się zwiększa. W 2011 roku było to zaledwie 77 klubów, obecnie jest to, tak jak już wspomniałem, ponad 100, około 110, 115 w zależności od roku. Drugim wyjątkiem jest takie specjalne zezwolenie UEFA, które klub może złożyć taki specjalny wniosek, czy może zostać wyłączony ze stosowania finansowego fair play bądź na skutek innych nieprzewidzianych okoliczności. I wydaje mi się, że ten artykuł 15 ustęp 2 będzie miał niesamowite zastosowanie w najbliższym czasie ze względu na wiadomą sytuację panującą na świecie i stosowalność tych wyłączeń. To już wspomniałem, odnośnie pierwszego aspektu, to blisko 115 klubów podlega pod tą zasadę, a reszta już nie. Przechodząc dalej, UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations dzieli kryteria właśnie udzielania licencji klubom piłkarskich na 5 takich głównych i właśnie finansowy fair play mieści się w tym ostatnim filarze, jakim są właśnie te kryteria finansowe. Kryteria infrastrukturalne to m.in. posiadanie stadionu spełniającego wymogi kategorii drugiego stadionu UEFA, czyli to jest pojemność około 1000-1500, już musi być studio telewizyjne oraz brak miejsc stojących. Kryteria personalne, administracyjne to wszystkie osoby związane z klubem, pracujące na co dzień oraz z drużyną, takie jak trener, ale też rzecznik prasowy, osoba odpowiedzialna za kontakty z kibicami, co zostało wprowadzone bodajże w 2015 roku, a także osoba co do osób niepełnosprawnych odnośnie możliwości ich uczestniczenia w śledzeniu widowiska sportowego. Kryteria sportowe, czyli zajęcie w swojej lidze bądź w pucharze miejsca, które gwarantuje albo udział, albo kwalifikacje w europejskich rozgrywkach organizowanych przez UEFA, a także kryteria prawne, czyli powiązanie z federacją członkowską, która jest członkiem UEFA, o co nie jest trudno. No i właśnie te kryteria odnośnie finansowego fair play są zawarte w tych kryteriach finansowych. Jakie tak naprawdę były cele finansowego fair play? To jest wyliczenie wszystkich celów, które przyświecały UEFA z artykułu 2 wspomnianej już regulacji. Te starania, aby wprowadzić to finansowe fair play UEFA, przybrały na sile w 2008 i w 2009 roku, ponieważ wtedy Manchester City został przejęty przez grupę inwestorów i biznesmenów z Bliskiego Wschodu i z dnia na dzień potrafił przeprowadzić rekordowy transfer dla Ligi Angielskiej. Wówczas był to Brazylijczyk Robinho, który został sprowadzony wówczas za oszałamiającą kwotę 40 milionów funtów. A później wiemy, jakie transfery potrafił przeprowadzić Manchester City. Później oczywiście był kazus francuskiego PSG, który został przejęty przez katarski fundusz inwestycyjny, ale o tym powiemy trochę później. Także to są takie główne cele tego finansowego fair play, ale takim ukrytym celem, niewyrażonym wprost w przepisie niniejszej regulacji było powstrzymanie finansowania klubów z zewnętrznych źródeł. o który taki nakaz był bardzo właśnie często łamany przez Manchester City. Między innymi za to Manchester City został zawieszony, wykluczony wręcz z 2 sezonów w europejskich pucharach, ale o tym również powiemy w przypadkach najsłynniejszych jakby ukarań ze strony UEFA. No to są właśnie głównie założenia tych kryteriów finansowych udzielania licencji, więc publikowanie bilansu finansowego, prognozy oraz zarysu sprawozdawczego. UEFA wprowadziła w 2018 roku taki wymóg, że jeżeli klub nie spełnia tych wymogów dotyczących rentowności, to musi przedłożyć wówczas informację za jeszcze następny rok, żeby sprawa nie została przekazana do wyższej instancji. Brak zaległości względem piłkarzy, pracowników klubu i wobec m.in. urzędów skarbowych oraz instytucji ubezpieczeń społecznych klub musi przedstawić, że do 31 marca i do 30 czerwca nie ma żadnych zaległości względem jakichkolwiek z tych instytucji. Jeżeli wykaże jakiekolwiek zaległości, to wówczas musi on przedłożyć jeszcze do końca września, że zostały uregulowane wszystkie te zaległości, które powstały przed końcem poprzedniego roku, czyli na przykład obecnie kluby miały złożyć te wszystkie dokumenty oraz sprawozdania do końca marca za to, że nie mają żadnych zaległości za 2019 rok, ale w związku z obecną sytuacją UEFA przedłużyła ten termin do końca kwietnia. Także już są poczynione pierwsze zmiany odnośnie tych regulacji i to jest kryterium, które przede wszystkim tyczy się klubów, małych klubów europejskich, które głównie swój udział z europejskimi pucharami kończą na kwalifikacjach. Chodzi o to, aby te kluby nie miały właśnie żadnych zaległości, aby były wypłacalne. To jest ten pierwszy filar. Drugi filar finansowego fair play to jest właśnie nieprzekroczenie tego dopuszczalnego deficytu w wyniku rentowności w wysokości 5 milionów euro. Ten deficyt był sukcesywnie zmniejszany. Na początku było to 45 milionów euro najpierw przez 2 lata, potem przez 3 lata, potem było to 30 milionów euro, a od 2018 roku jest to 5 milionów euro w trakcie tego 5-letniego okresu. Jednakże ta kwota może zostać podwyższona do 30 milionów euro, maksymalnie do 30 milionów euro, jeżeli straty pokryje właściciel bądź udziałowcy klubu, więc tutaj jest możliwość jakby wpompowania pieniędzy przez właściciela bądź osoby, które zarządzają tym klubem i jest to bardzo często właśnie wykorzystywane przez takie największe europejskie kluby, no bo żeby mogły na przykład sprowadzać zawodników za niebagatelne sumy transferowe, żeby mogły dalej się rozwijać. Wyłączone z obliczania tego deficytu wyniku rentowności są wydatki m.in. na budowę stadionu oraz na rozwój młodzieży, rozwój baz treningowych. W ten sposób UEFA chce też zachęcić kluby do tego, aby to one same wspierały rozwój piłkarzy. Aha, dobrze. Także przechodzimy dalej. Kto właśnie zajmuje się kontrolą przestrzegania tych przepisów? Zajmuje się nią taka specjalna komórka utworzona przez UEFA. Jest to Komisja do Spraw Kontrolowania Finansów Klubowych. Pierwsza instancja tej komórki to jest Izba Śledcza, która rozpatruje wszystkie wnioski, wszystkie dokumenty, które spływają do klubów i gdyby właśnie wykazane zostały jakieś nieprawidłowości, to wówczas sprawa jest skierowana do Izby Orzeczniczej i ta Izba Orzecznicza może orzec naprawdę przeróżne kary. W stosunku do osób prawnych, czyli do klubów, mogą to być zarówno takie kary mniejszej wagi, jak upomnienie, nagana, odjęcie punktów. Bardzo częstą karą jest wstrzymywanie wypłat środków przysługujących właśnie za udział w europejskich pucharach. Rzadko jest stosowana kara wykluczenia, gdyż to się wiąże z potężnymi konsekwencjami zarówno w sferze sportowej, jak i w sferze sponsoringu, o czym Państwo pewnie lepiej wytłumaczyli niż ja, nie została nigdy zastosowana ta najsurowsza kara, czyli odebranie tytułu lub wyróżnienia, na szczęście. Tutaj jest katalog środków dyscyplinarnych wobec osób fizycznych, czyli jeżeli to na przykład trener jakiś dopuści się albo osoba kierownicza w klubie, jeżeli dopuści się pewnych niepożądanych działań. Najbardziej znane przypadki ukarania, o które tak pokrótce postaram się omówić w związku z upływającym czasem, to jest właśnie kazus najświeższy Manchesteru City z tego roku, który został surowo dosyć ukarany w mojej ocenie, ze względu też na ten swój poprzedni wybryk. Mianowicie Manchester City mógł w taki sposób sobie zawyżał te swoje dochody, iż spółka powiązana z Manchesterem City wykupywała karnety na mecze Manchesteru City i przez to sztucznie podwyższano dochód, ale pieniądze tak naprawdę zostawały de facto te same, ale można było więcej wydawać, także to miało takie pozytywne skutki dla tego klubu, a kara nałożona w tym sezonie, kara finansowa w wysokości 30 milionów euro oraz kara wykluczenia z europejskich pucharów na 2 najbliższe sezony, została nałożona za to, między innymi za to, ponieważ informacje jeszcze nie zostały opublikowane odnośnie tejże sprawy, za to, iż Manchester City podpisał kontrakt tytularny ze sponsorem na koszulkach, z firmą Etihad, i Manchester City i kontrakt opiewał na suwę około 65 milionów funtów, ale Etihad dało z tego tylko 8 milionów, a resztę poprzez różne powiązania wykryte między innymi poprzez opublikowanie materiałów przez portugalskiego hakera zostały one opublikowane i w ten sposób wykazano, iż między innymi obecny prezydent FIFA Gianni Infantino był zamieszany w tuszowanie albo ukrywanie tych dochodów Manchesteru City, wydatków Manchesteru City. Także to jest taki najświeższy kazus. Wstawiłem tutaj również przypadek AC Milanu, który naruszył przepisy właśnie za sezon 2017-2018 i została mu wymierzona kara wykluczenia, ale odwołał się do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu w Lausannie i ta kara została mu wstrzymana, jednakże po decyzji odwoławczej ze strony KAS-u CFCB, czyli ta Komisja do Spraw Kontrolowania Finansów Klubów, orzekła, iż Milan, jeżeli w przyszłym sezonie złamie przepisy, to wówczas zostanie wykluczony, no i tak się stało. Nie zastosował się do ugody zawartej z CFCB i został wykluczony na rok. Kazus Paris Saint-Germain to podobne sytuacje, podobne działania podejmował jak Manchester City. Oba kluby wtedy dostały po 20 milionów euro kary oraz ograniczenie liczby zawodników w europejskich pucharach, ale nie była to jakaś znacząca dla nich kara. No i są polskie wątki w tym. Lech Poznań został ukarany za minimalne zaległości względem innych pracowników, ale został tylko ostrzeżenie, nie została wymierzona jakaś większa kara. Śląsk Wrocław dostał za minimalne te zaległości 20 000 euro kary, za to Ruch Chorzów złamał tą zasadę break-even, czyli zasadę rentowności i za to dostał już 200 000 euro kary, która była w moim ocenie tylko gwoździem do trumny, ale to już jest historia. I podsumowując, skutki tego finansowego fair play, jakie to wyniosło, tutaj jest takie zestawienie z oficjalnego raportu UEFA odnośnie przychodów oraz kosztów transferowych i widać, że ten wzrost jest niesamowity. Początkowo było to nawet 0,5 miliarda euro straty na sezon, a obecnie jest to ponad 0,5 miliarda zysku, przychodu z tych transferów piłkarzy, także te pieniądze są mądrzej wydawane na pewno przez kluby i kluby myślą o tym. Zresztą oficjalne takie zestawienie UEFA pokazuje, iż na początku wprowadzania tych przepisów zysk, strata rentownościowa wynosiła blisko 400 milionów euro w stosunku do tych klubów, które są poddane finansowemu fair play, a obecnie jest to 400 milionów euro na plusie. Także jest to dosyć znacząca różnica. Tutaj mamy również zestawienie zysków operacyjnych, które mogą być ponownie reinwestowane w klub i widać, że ta różnica jest diametralna, naprawdę. Jest to przejście z poziomu minus 300 milionów euro średnio patrząc do poziomu blisko ponad pół miliarda euro w górę. No, ostatni sezon zanotował spadek, ten podejrzewam również. Już kończąc jeszcze tylko takie zestawienie odnośnie bottom line profit. Bottom line profit to jest tak zwany czysty zysk jakby w klubach piłkarskich. Jest to koszt operacyjny potrącony między innymi o koszty transferu, podatki, płace oraz inne wydatki klubu. I widzimy, że ta różnica to jest blisko 2 miliardy euro od momentu wprowadzenia finansowego fair play, także jest to niezwykła różnica i wydaje mi się, że jest to ogólnie patrząc na te dane, to UEFA zrobiła kawał świetnej roboty. Jest to regulacja wprowadzona może za dużym, pomimo dużego sprzeciwu europejskich klubów, jednakże przynosi ona konkretne korzyści dla wszystkich klubów. Włoski dziennikarz Gianluca Marcotti określił to, iż gdyby nie finansowe fair play, to nie 1% rządziłby światowym futbolem europejskim, a tylko 0,1%. Także wydaje mi się, również w mojej ocenie te regulacje zasługują na uznanie. I zobaczymy, jakie będą decyzje UEFA odnośnie tej sytuacji właśnie związanej z koronawirusem, odnośnie dostarczania tych informacji oraz w jaki sposób zostaną podzielone te wydatki ze względu na ten brak przychodów z tytułu między innymi praw telewizyjnych, a także dnia meczowego oraz wszystkich innych. Bardzo przepraszam, że przedłużyłem troszeczkę moje wystąpienie, ale mam nadzieję, że nie zostanę za to jakoś, że tak powiem, kolokwialnie ukarany. Jeszcze raz. To jest transmitowane na YouTubie, więc nie mogę tutaj żadnych gruźb karalnych bardzo mówić, tym bardziej w otoczeniu osób związanych z prawem. No, ale mam nadzieję, że jako mój imiennik mogę liczyć na pewną dozę. Niestety nie. Teraz bardzo dziękuję za możliwość wystąpienia. Dziękujemy również zarówno panu, panie Mateuszu, tak jak i wszystkim prelegentom. Bardzo dobrze się składa, że mamy sporo czasu do tego, abyśmy mogli przedyskutować te bardzo ciekawe prezentacje i także mimo, że typowo oparte w środowisku nauk prawnych, no to bardzo często poruszane jednak są te elementy z aspektów ekonomicznych, finansowych i z zarządzania. To jest także czas na dopowiedzenie tego, czego wcześniej Państwo nie mogliście dopowiedzieć. Między innymi bardzo ciekawa prezentacja była Patrycji Łukasiewicz, gdzie także mamy pytanie od razu od doktora Sławomira Kowalskiego. Mam nadzieję, że pani Patrycja nam się zaraz pojawi. Pytanie dotyczy aspektów rysunków. No to nie będąc rzecznikiem, adwokatem pana doktora, to pokazuję slajd z możliwością komentarza. Jestem. Pani Patrycjo, ja mam dla pani zadanie pewne prawne. Jestem słyszany? Bardzo dobrze. Dobrze, mam dla pani pytanie pewne prawne. Idziemy do klubu jako prawnik i w tym klubie spotykamy się z dwoma herbami. Jeden herb to jest herb oficjalny i to jest ten herb Rakowa Częstochowa, a drugi herb to jest herb kibicowski. I teraz ciekawa sytuacja wynika z tego, że Raków Częstochowa od wielu lat korzysta z tego kibicowskiego herbu oraz sprzedaje koszulki, czapeczki, szaliczki, ogólnie rzecz biorąc rzeczy związane z Rakową Częstochowa. Jednocześnie Raków Częstochowa ma sklep oficjalny w Galerii Jurajskiej. Jak pani by rozwiązała tę sytuację? Szczerze mówiąc, jak się w ogóle rozwiązać? Wydawało mi się, że trochę czego innego dotyczy pytanie. Natomiast no to też, o czym ja mówiłam, to przede wszystkim jest to, jeżeli ktoś próbuje, tak kolokwialnie mówiąc, podrabiać pewne znaki towarowe. Ja rozumiem, że te dwa herby są zarejestrowane jako znak towarowy? Tak, tak. Obydwa są zarejestrowane jako znak towarowy, obydwa są oficjalne, z tym, że jak mówię, no Raków pozwala na to, żeby na stadionie były sprzedawane produkty z herbem kibicowskim, z którego Raków nie ma ani złotówki. Mhm. Ani złotówki. Okay. Czy takie coś jest w ogóle oczami prawnika bądź przyszłego prawnika, czy się mieści w głowie, bo ja kiedy pierwszy raz się spotkałem z tą sytuacją, to się zastanowiłem, co robią właśnie prawnicy w Rakowie i dlaczego nie zakażą pewnych rzeczy i dlaczego pozwalają przede wszystkim kibicom na to, żeby takie coś robić. Tu mamy RKS Raków Częstochowa, tu mamy barwy. Mhm. Tak na dobrą sprawę, no jak mówię, klub nie ma z tego ani złotówki. Okej, to na pierwszy rzut oka, jako taki przeciętny konsument, przeciętna osoba, która patrzy na te herby, jesteśmy w stanie je rozróżnić przede wszystkim, więc jesteśmy w stanie powiedzieć, który jest herbem oficjalnym i w jakiś sposób ten kibicowski nas nie oszukuje. Natomiast druga sprawa jest taka, on został zarejestrowany oficjalnie, więc musiał spełnić wszystkie przesłanki do tego, żeby faktycznie taka rejestracja była możliwa i skuteczna. I faktycznie ja się zastanawiam, czy tam po prostu nie ma jakiejś może wewnętrznej umowy, czegoś takiego, bo jeżeli faktycznie kibice by czerpali korzyści z takiego herbu, wydaje mi się, że musi być coś takiego, jakieś wewnętrzne porozumienie między nimi, bo same herby no, nie są na tyle podobne, żeby tutaj stwierdzić jakieś naruszenia. Dobrze, a case, pani pracuje w klubie, co pani robi w takiej sytuacji jako prawnik? Sprawdziłabym wszystkie umowy. I to wystarczy? I ustalenia. Jeżeli herb kibicowski został zarejestrowany w 2012 roku na przykład, a herb oficjalny, ja nie pamiętam kiedy dokładnie, ale chyba to był 2014-2015, bo pozbyte się wtedy tych kominów. Kiedyś herb wyglądał w ten sposób, że miał tu kominy i to te kominy oznaczały Hutę Częstochowa. W tej chwili już Huta nie jest sponsorem. Wie pani, to jest niesamowite, bo to jest chyba jedyny przypadek, ja sprawdzałem, bo w zeszłym roku bodajże, albo 2 lata wcześniej pisałem właśnie pracę podobną na ten temat, na temat znaków towarowych klubów sportowych. I to był jedyny taki przypadek. Nawet Lech Poznań, który sprzedaje swoje rzeczy, sprzedaje razem, nie w oddzielnych sklepach dane rzeczy i wszystkie idą na Lech Poznań, o ile się nie mylę oczywiście. No właśnie, szczerze mówiąc, nie spotkałam się z taką sytuacją, więc nie mam pojęcia, na jakiej podstawie tak naprawdę ten herb kibicowski tak komercyjnie funkcjonuje. Natomiast rozumiem, że sam klub ma absolutnie tego świadomość. To nie jest tak, oczywiście. To jest tak, że na przykład są koszulki i cały sektor kibiców najbardziej zaangażowanych jest w koszulkach z tym właśnie herbem kibicowskim. Nie z herbem oficjalnym, tylko z kibicowskim. To tak jakby oficjalne produkty były dla pikników. Jakby były dla ludzi, którzy potrafią zapłacić 130 zł za koszulkę na przykład. A reszta kupuje koszulki za 20-30 zł. Albo klub nie przywiązuje do tego wagi, albo są jakieś wewnętrzne ustalenia moim zdaniem. Dobrze, ale czy klub nie powinien czegoś z tym zrobić, bo tego, czego na razie mi brakuje wśród tych 2 dni, to są patologie. Patologie w klubach. Prawie ja jestem niedawno po obejrzeniu filmu Bad Boy, ja nie wiem, czy to jest dobry przykład, ale fakt, że te patologie istnieją, nawet na niwie takich rzeczy jak znaki towarowe. Mhm. W każdym razie bardzo fajna prezentacja, bardzo dziękuję za wysłuchanie i bardzo proszę się zapoznać z tą sytuacją. Sklep się nazywa Medali. Chciałam powiedzieć, że zdecydowanie musiałabym gdzieś tam bardziej się wgryźć w temat i sprawdzić, natomiast to, co jest interesujące, to to, że ten znak towarowy kibiców został faktycznie zarejestrowany i tutaj musiały być jakieś przesłanki do tego, no, że urząd patentowy stwierdził, że tak, że można, więc... To ja powiem tylko jedno, wtedy kiedy herb był rejestrowany, Klub Raków Częstochowa był w bardzo kiepskiej sytuacji finansowej i nikt się tym nie przejmował, że ktoś tam sobie rejestruje określony herb. Kibice się wtedy od Rakowa odwrócili, sami sobie zarejestrowali herb, zostawiając herb oficjalny jakby na później. Mhm. To jest ewenement, bo dopiero później, kiedy przyszedł XCOM do Częstochowy, to zaczął się marsz w górę aż do Ekstraklasy w tym sezonie, a wcześniej było naprawdę kiepsko. Jasne, ale to nie jest taki jeden przypadek, jeżeli chodzi o to, że faktycznie jest znak towarowy zarejestrowany, a po czasie ktoś dochodzi do wniosku, że jego prawa przy tym są naruszane, że ktoś korzysta z bardzo podobnego znaku. Czyli może i... Wydaje mi się, że może tutaj być jakaś podstawa do roszczeń, no natomiast nie znam na tyle dobrze sprawy, żeby tutaj się wypowiadać. Dobrze, nie będę już męczył, bo ja męczyć potrafię długo. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za zrozumienie, ale też to, co Patrycja mówiła a propos licencji klubów, marek, to między innymi właśnie podobny case był w Zawiszy i między innymi teraz Państwu udostępnię ekran, jeżeli chodzi o informacje z możliwością wykorzystania przez spółkę WKS Zawisza prawa do znaku słowno-graficznego i to, co oczywiście jakby tutaj spięcie między Stowarzyszeniem Kibiców a samą spółką także znalazło wcześniej swojego rodzaju umowę na temat wykorzystania samej możliwości ze znaku słowno-graficznego. No i tutaj mamy wyjaśnienie Stowarzyszenia Kibiców, że 10 lutego 2010 roku to stowarzyszenie pozwoliła nieodpłatnie korzystać w celach promocyjnych i komercyjnych z takiego znaku. Więc pewnie akurat mamy sporo takich przykładów działań właśnie typowo, gdzie na początku mieliśmy kibiców, którzy wyprzedzili wszystkich, no i z tego powodu także później sam klub jako ta spółka musiała w jakiś sposób porozumieć się z kibicami, którzy, no nie oszukujmy się, najczęściej to oni zaczynają powstawanie danego klubu zgodnie z cyklem życia organizacji sportowej według profesora Panfila, gdzie pamiętamy, że najpierw to najczęściej była jakaś grupa osób zrzeszających się, później, czyli ten rozwój społeczny, publiczny i później rozwój handlowy i prawdopodobnie także na tych początkowych elementach, gdzie już organizacja jako taka powstawała, zapomniano zastrzec prawo, no i kibice, widząc taką lukę, no to na zasadzie kto pierwszy pewnie z tego skorzystali. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania tutaj z dyskusją? O, jest Szymon Raniszewski. Szymonie, nie słyszymy Ciebie. Ja mam pytanie do Pana Piotra Jóźwiaka. Nie wiem, czy Pan Piotr jest jeszcze. Halo? Już patrzę, tak, powinien być, jest. Panie Piotrze, więc ja mam takie pytanie, bo ja pracując w Polskim Związku Piłki Nożnej w Najwyższej Komisji Odwoławczej wielokrotnie mamy do czynienia z przykładem, że kluby są finansowane przez samorząd terytorialny, tak? Czy Pan uważa, że takie finansowanie klubu, który jest profesjonalny, gra w ekstraklasie, czy też w ekstraklasie koszykówki, piłki siatkowej, jest jest dobre, czy jest też skuteczne, bo patrząc na przepisy ustawy o sporcie, samorząd terytorialny może tylko i wyłącznie dofinansować szkolenie dzieci i młodzieży, bo to jest, tak wynika z ustawy, a także kadrę szkoleniową. Ale czy wy macie jakąś taką kontrolę, że to, co wydajecie na kluby w pana mieście, nie idzie na wynagrodzenia zawodników, tak? Bo wiadomo, że jeżeli ktoś chce się bawić w piłkę nożną, w sport, no to musi mieć pieniądze. Jest pytanie, czy miasto ma finansować sport w takim zakresie, w jakim jest finansowane, no bo to wydaje mi się, że w obecnej sytuacji miasta będą miały większe wydatki niż bawienie się, no niestety, w sport, więc jak to z perspektywy pana doświadczenia wiceprezydenta miasta Leszna, a także działacza klubu sportowego wygląda, więc no takie moje pytanie. Tak, udzielając odpowiedzi na to pytanie, znaczy co do zasady są różne tryby konkursowe, bo oddzielny na przykład mamy konkurs na szkolenie dzieci i młodzieży, odrębny jest konkurs na szkolenie w tym sporcie bardziej profesjonalnym i to zwłaszcza w tym sporcie drużynowym. U nas jest tak, że i tak jest chyba w większości miast, że te pieniądze, które są najczęściej przekazywane na te kluby grające w najwyższych klasach rozrywkowych, no w Lesznie to jest Unia Leszno, pewnie w innych miastach to są kluby grające w ekstraklasie piłkarskiej najczęściej. One, tak jak pan słusznie zauważył, najczęściej te największe pieniądze nie są przekazywane w trybie dotacji, właśnie z uwagi na to, że to są często kluby, które działają w celu osiągnięcia zysku, tylko jest taka możliwość funkcjonująca jak promocja miasta poprzez sport. I to jest takie to słowo wytrych. Ustawa o samorządzie gminnym, ona wśród celów miasta przewiduje, czy danej jednostki samorządu terytorialnego przewiduje między innymi możliwość promocji miasta poprzez sport, tak? I wtedy najczęściej jest tak, że miasto Leszno, tak jak tutaj w jednym z referatów zostało wcześniejszym powiedziane w poprzednim panelu, staje się swoistego rodzaju takim sponsorem, tak? Wtedy jest to odrębny tryb trochę finansowania, nie w formie dotacji, ale trochę w formie promocji miasta poprzez sport i choćby tytułem przykładu coś, do czego nie doszedłem, a mianowicie kontrola, bo o ile dotacja będzie wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, to w takim przypadku wydajemy jako miasto decyzję, o tym, o zwrocie tej dotacji w takiej części, w jakiej ona została niewykorzystana zgodnie ze swoim przeznaczeniem, czyli tytułem przykładu, no teraz zawieraliśmy porozumienia z klubami sportowymi, no bo część klubów sportowych ma umowy na to, że na przykład na sale sportowe czy na inne rzeczy w marcu i kwietniu będą mieli. No, mają problem taki, jak nie wykorzystają tych pieniędzy, a na coś innego z tytułu dotacji ich nie mogą przeznaczyć. Trochę inaczej to wygląda, jeżeli robimy promocję miasta poprzez sport, bo to jest zwykła usługa reklamowa. To znaczy my, ale też cały szereg, bo to większość miast tak robi, zawieramy kontrakt z klubem sportowym polegający na tym, że wykupujemy, nie wiem, miejsce Leszno, logo Leszna. W tym roku chcieliśmy wykupić, bo mamy stulecie powrotu Leszna do macierzy, bo Leszno powróciło w granice Rzeczypospolitej dopiero w 1920 roku, nie w 1918, tak jak cała Polska, i promujemy takie własne logo, stulecie powrotu Leszna do macierzy. I to chcieliśmy mieć jakby jako najbardziej promowane. I wtedy, gdyby klub się z tego świadczenia nie wywiązał, no to w takim przypadku my byśmy mieli nie tyle możliwość wydania żadnej decyzji o zwrot, tylko po prostu musielibyśmy złożyć zwykły pozew cywilny z tytułu niewykonania świadczenia, które jako miasto wykupiliśmy. Więc jest to zadanie dość skomplikowane, bo tak jak pan mówi, te dotacje i takie są też zazwyczaj sugestie radnych, żeby te dotacje w pierwszej kolejności szły na szkolenie dzieci i młodzieży, ale z drugiej strony trzeba też pamiętać, że mamy część takich klubów, w którym bardzo trudno jest pozyskać sponsorów, no chociażby siatkarze grający w trzeciej lidze już jako seniorzy, mamy piłkarzy ręcznych grających w pierwszej lidze, futsalistów akurat mamy w ekstraklasie i oni raczej działając jako stowarzyszenia korzystają z tej formy dotacyjnej. Natomiast to, co pan tutaj powiedział, no to finansowanie tych klubów sportowych, tych powiedzmy grających w najwyższych ligach, mających te bardzo wysokie kontrakty, no czasem rodzi pewne kontrowersje, natomiast też trzeba jednej rzeczy pamiętać, że by nie być gołosłownym, finansowanie miasta Leszna na przykład dla klubu sportowego, żużlowego Unii Leszno, to jest myślę około 20% ich budżetu, może nawet 15%, czyli 80% to są czy dochody jakieś inne z kibiców, czy z innych sponsorów. Natomiast w przypadku tych klubów innych, takich jak chociażby piłka ręczna, siatkówka, czy chociażby koszykówka kobiet, też mamy pierwszą ligę, często to jest na poziomie 50-60% te środki pochodzące z miasta, bo tych sponsorów jest o wiele trudniej, nie ma też środków płynących z telewizji czy z innych podmiotów. Dlatego często to jest dość trudne zagadnienie. Myślę, że teraz będzie to bardzo problematyczne, zwłaszcza z punktu widzenia promocji miasta poprzez sport, bo żyjemy w takim czasie, gdzie jest bardzo dużo różnych problemów i pojawia się pytanie, czy akurat promowanie się przez sport będzie najważniejszą rzeczą dla samorządu i na pewno będzie to rodziło jeszcze większe kontrowersje niż rodzi to dzisiaj. Ja dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Adam Krystian Wiśniewski także tutaj napisał pytanie związane z tym, czy tego typu ograniczenia konkursów nie jest krzywdzące i ciężko jest też na to odpowiedzieć, ponieważ to między innymi Rada Sportu daje informacje albo daje wniosek, które kluby też mogą być finansowane i to w różnych miastach wygląda bardzo podobnie, ze względu także na potrzebę samego miasta, tak jak jest to w Bydgoszczy czy w Toruniu, a jak to u Państwa w Lesznie? Znaczy, to jest pewien problem, to jest bardzo trafne pytanie, ponieważ nie należą do wyjątków sytuacje, w których były prowadzone sprawy przeciwko włodarzom miast z tytułu właśnie naruszenia ewentualnie ustawy o finansach, znaczy ustawy o dyscyplinie finansów publicznych, zwłaszcza poprzez naruszenie przepisów dotyczących zamówień publicznych, tak, kiedy często te kwestie związane ze świadczoną usługą no są ograniczane do jednego klubu. Natomiast no, jest to praktyka, która gdzieś tam funkcjonuje, jest cały szereg orzeczeń izb orzekających właśnie w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych, że wszystko trochę zależy od sporządzenia tej specyfikacji, jak ona jest sporządzona, czy ona daje możliwość konkurencyjności, zgłoszenia się innych klubów i tak dalej. No czasem pojawia się takie pytanie, no bo powiedzmy, wyobraźmy sobie, nawet przechodząc na grunt piłki nożnej czy na żużla, że miasto Leszno ogłasza przetarg na promocję miasta Leszna przez sport, w sporcie żużlowym i na przykład zgłasza się klub z innego miasta, który na swoim kewlarze czy na swoim stroju będzie chciał mieć miasto Leszno. No, może to czasami rodzić problemy, nie widziałem, żeby taka sytuacja gdzieś tam faktycznie zdarzyła się, ale z punktu widzenia takiego teoretycznego, a może w najbliższym czasie także praktycznego, tak jak tutaj pan Adam Wiśniewski zadał pytanie, jest to często dość problematyczne. No, w sporcie żużlowym akurat aż tak dużego problemu nie ma, bo najczęściej to jest jeden klub w jednym mieście, i nie ma innego klubu, natomiast słuszna uwaga, czasem rodzi to pewne wątpliwości i niechęć tych mniejszych klubów, które mówią, że one też chciałyby promować miasto Leszno, ale trzeba też przy tym pamiętać, że my robimy często podsumowanie, no i powiedzmy to pojawienie się słowa Leszno w mediach ogólnopolskich z tytułu tego, że gdzieś tam klub żużlowy funkcjonuje, reportaże z miasta Leszna, transmisje, promocja loga, no jest po kilkadziesiąt tysięcy różnych materiałów takich się ukazuje i jeżeli ktoś nie jeździ w tym najwyższym, czy nie jest na tym najwyższym poziomie, no często i nie jest to sport najbardziej popularny, no to często jest to, no to takich korzyści jednak miasto Leszno nie odniesie, czy jakiekolwiek inne miasto z tytułu tej promocji miasta poprzez sport. Serdecznie, korzystając z chwili czasu, jak miasto Leszno będzie rozliczało kluby sportowe, które dostały dotacje na ten rok, a wiadomo, że przez obecną sytuację nie mogą części zadań zrealizować. Znaczy my już podjęliśmy tą decyzję, zawarliśmy porozumienia z tymi klubami, które już wiemy, że zakończyły sezon, to znaczy one jakby, dotacje są wypłacane w transzach, ta ostatnia transza nie będzie po prostu wypłacona, no bo ona i tak podlegałaby zwrotowi i nawet dla klubu to by było jeszcze z większym problemem, bo musiałby to zwrócić z odsetkami tak naprawdę, natomiast podjęliśmy decyzję, że będziemy przeznaczyć te wszystkie środki, które jakby, nie wiem, czy to nie zostały wykorzystane, bo nie chcę mówić, że zaoszczędziliśmy, bo trudno mówić, że ktoś próbuje zaoszczędzić w tym względzie, ale żeby te wszystkie środki były przeznaczone na właśnie na sport i ogłoszenie nowego konkursu, który może, nad którym się teraz zastanawiamy, który może będzie, który powinien uwzględniać właśnie sytuację, w jakiej jesteśmy, czyli te środki nie zostaną zabrane, ale zostaną z powrotem na sport przekazane. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie także wszystkim prelegentom za udział w tej części konferencji. Myślę, że zrobimy taką 3-4-minutową przerwę i zaczniemy kolejny panel, wiedząc o tym, że mamy zapas czasu, ale ten panel jest mocno skondensowany, tym bardziej, że wszyscy prelegenci są, chcąc troszkę to przyspieszyć. Od 14:35 zaczynamy kolejny panel. Dziękuję serdecznie wszystkim prelegentom, także i osobom, które zadawały pytania, no i zapraszam do kolejnej części Wysiłek fizyczny i dieta w stanach fizjologicznych i patologicznych. Dziękujemy.